zaczynamy. Już. Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich Państwa przybyłych na dzisiejsze obrady. Stwierdzam, że na sali obrad znajduje się 12 radnych, czyli Rada może podejmować uchwały i inne wiążące decyzje. Otwieram 45. sesję Rady Miejskiej. Porządek naszych obrad przedstawia się następująco. Otwarcie posiedzenia, punkt drugi, ustalenie porządku obrad i przyjęcie protokołu z 44. sesji Rady Miejskiej. Punkt trzeci, sprawozdanie burmistrza miasta i gminy oraz przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności międzysesyjnej. Punkt czwarty, podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uchwalenia aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kraszów i Niki Kraszowskie. Punkt piąty, podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej sprzeciwu wobec ujęcia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla obrębu miasta i gminy Międzybórz warstwy informacyjnej obwodnicy Międzyborza po wschodniej stronie. Punkt szósty, podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. Punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzących przez gminę Międzybórz. Ósmy, interpelacje. Dziewiąty, zapytania, wolne wnioski, informacje. Dziesiąty, zamknięcie posiedzenia. Czy do protokołu sesji 44 są jakieś uwagi? Nie ma. Przystępujemy zatem do sprawozdania burmistrza miasta i gminy. Proszę bardzo. Sprawozdanie z działalności burmistrza miasta i gminy Międzybórz za okres międzysesyjny od 13 lipca bieżącego roku do dzisiejszej 45. sesji Rady Miejskiej w Międzybórzu. W wymienionym okresie wydałem 39 zarządzeń w następujących obszarach działalności urzędu. W sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze pod inspektora do spraw inwestycyjnych, zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy Międzybórz na rok bieżący, w sprawie przekazania sołtysom informacji o wysokości środków funduszu sołeckiego na rok 2023, w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie gminy Międzybórz, w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Międzybórz i drugie takie samo dotyczące innej nieruchomości, w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzybórzu i stanowiska dyrektora przedszkola Bajka w Międzybórzu kolejne, w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Międzybórz procedury zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji i cyberbezpieczeństwem, zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy Międzybórz na rok bieżący, w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbywanie nieruchomości stanowiących własność gminy, w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury do prowadzenia postępowania tzw. dodatku węglowego, w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w tym samym zakresie, w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości dla realizacji zadań w ramach rządowego programu Polski Ład, w sprawie aktualizacji dokumentacji opisującej przyjęte zasady polityki rachunkowości, zmieniające zarządzenie burmistrza miasta i gminy w sprawie planu kontroli na rok bieżący, w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wydatków finansowych w przedszkolu Bajka, w sprawie powołania zespołu kontrolnego do prowadzenia kontroli wiarygodności złożonej deklaracji informacji podatkowych na terenie gminy, w sprawie powołania zespołu kontrolnego do prowadzenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, w sprawie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli prawidłowości i terminowości wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów, w sprawie powołania zespołu kontrolnego do kontroli postępowań na zajęcie pasa drogowego, w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej i WPF na 2023 rok, w sprawie powołania zespołu kontrolnego do kontroli prawa zamówień publicznych w bibliotece i następne w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, w sprawie przekazania rzeczowych składników majątkowych dla szkoły i dla MGOK-u następne, w sprawie powołania koordynatora kontroli zarządczej, w sprawie wyznaczenia zarządcy cmentarzy komunalnych godzin otwarcia cmentarzy i zasad funkcjonowania i użyczania podmiotom zewnętrznym, w sprawie wprowadzenia zasad gospodarowania drewnem pochodzącym z usunięcia drzew i złomów i wywrotów pozyskanych na terenie nieruchomości stanowiących własność gminy, w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania obsługi i eksploatacji monitoringów wizyjnych na terenie gminy Międzybórz, w sprawie odwołania Rady Sportu, w sprawie wprowadzenia program opracowania zaległości czynszowe w lokalach gminnych osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej oraz ustalenia rodzaju prac i stawek za czynności wykonywane w ramach świadczenia ekwiwalentnego, w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości, w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze bieżącego roku, w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się WPF-u za pierwsze półrocze bieżącego roku, w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu planu finansowego dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki, zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok bieżący, w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektor do spraw planowania przestrzennego, ochrony środowiska i inwestycyjnych i w sprawie przeprowadzenia konsultacji rocznego programu współpracy z gminy z organizacjami pozarządowymi. Dodatkowo w dniu 22 lipca uczestniczyłem w uroczystych obchodach Święta Policji w Mokis w Oleśnicy. 3 sierpnia wraz z kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przekazaliśmy seniorom z naszej gminy do użytkowania 15 elektronicznych opasek monitorujących w dozorze stałym stan zdrowia mieszkańców. 11 sierpnia z prezesem OSP Królewska Wola podpisaliśmy w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Oleśnicy umowę deklaracji o przystąpieniu jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 14 sierpnia odbyła się na stadionie letnia fiesta w Międzyborzu. Wszystkim organizatorom i osobom wspierającym serdecznie dziękuję. W dniach 24-29 sierpnia podpisałem obie umowy składowe na budowę nowego przoku i zakup śmieciarki w ramach środków z pierwszej edycji programu Polski Ład. 1 września uczestniczyłem w uroczystym otwarciu placu zabaw i rozpoczęciu roku szkolnego Szkoły Podstawowej w Bukowinie Sycowskiej. W dniach 7-9 uczestniczyłem w corocznym zjeździe wójtów i burmistrzów w Okis w Gdyni, a w okresie międzysesyjnym odbyły się też dwie rady budowy przedszkola i zapewnienie wykonawcy, że będzie w stanie tą inwestycję na dzień dzisiejszy wykonać w całości z planem oddania jej do końca sierpnia 2023, jeżeli oczywiście nie wystąpią inne niemożliwe do przewidzenia w tej chwili przeszkody. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy Państwo radni mają pytania co do... Nie ma. A u nas tak, pomiędzy 44 a 45 odbyły się tak. 13 lipca wspólne posiedzenie komisji. 13 lipca odbyła się również 44 sesja, na której głosowane były projekty uchwał związane z uchwaleniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących Niwy Kraszewskich i Kraszowa. 21 lipca odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja rozpatrywała petycję z dnia 14 czerwca i 4 lipca 2022 roku. 10 sierpnia było wspólne posiedzenie komisji. Omawialiśmy projekty uchwał pod obrady dzisiaj 45 sesji. I przechodzimy teraz do naszych projektów uchwał. W punkcie 4 mamy podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uchwalenia aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kraszów i Niwki Kraszowskie. Czytam Państwu projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uchwalenia aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kraszów i Niwki Kraszewskich. Tu oczywiście podstawa prawda o samorządzie gminnym i paragraf pierwszy. Uznaje się za zasadną petycję złożoną przez mieszkańców Kraszowa oraz Niwy Kraszowskich w sprawie uchwalenia aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kraszów i Niwki Kraszowskiej. Paragraf drugi. Uzasadnienie do uchwały stanowi jej załącznik. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, zobowiązując do zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Uzasadnienie. Rada Miejska w Międzyborzu po analizie żądań zawartych w petycji z dnia 13 czerwca 2022 roku. Data wpływu do Rady Miejskiej 14 czerwiec 2022 roku, zarejestrowanej pod numerem 58/2022, złożonej przez mieszkańców Kraszowa i Niwy Kraszowskich, dotyczących niezwłocznego przystąpienia do uchwalenia aktualizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kraszów i Niwki Kraszowskiej oraz po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 21 lipca uznaje się petycję za zasadną. Rada Miejska w Międzyborzu przychyla się do żądań mieszkańców Kraszowa i Niwy Kraszowskich i informuje, że uchwały w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kraszów i Niwki Kraszowskiej zostały podjęte na 44 sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 13 lipca. Jednocześnie powołując się na artykuł 4 ustęp 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o petycjach, wyłącza się dane osobowe mieszkańców i składających petycje z uwagi na brak zgody na ich ujawnienie. To wszystko. Pytań myślę, że już nie mamy. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie petycji? Proszony jest o podniesienie ręki w górę. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o to samo na tabletę. Za uchwałą głosowało 12 radnych, nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się. O kurczę, źle powiedziałam, przepraszam. Za uchwałą głosowało 11 radnych, jeden głos wstrzymał się. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu
5. Jest to podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej sprzeciwu wobec ujęcia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla obrębu miasta i gminy Międzybórz w warstwie informacyjnej obwodnicy Międzyborza po wschodniej stronie. Przedstawiam Państwu projekt uchwały. Oczywiście ta sama podstawa prawna. Paragraf 1. Uznaje się za zasadną petycję złożoną przez mieszkańców miasta i gminy Międzybórz reprezentowanych przez pana Roberta Ostrowskiego w sprawie sprzeciwu wobec ujęcia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla obrębu miasta i gminy Międzybórz, które były procederowane od momentu złożenia petycji warstwy informacyjnej obwodnicy Międzyborza po wschodniej stronie. Paragraf 2. Uzasadnienie do uchwały stanowi jej załącznik. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej, zobowiązując do zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Rada Miejska w Międzyborzu po analizie żądań zawartych w petycji z dnia 30 czerwca 2020 roku, data wpływu do Rady Miejskiej 4 lipiec 2020, zarejestrowanej pod numerem 65/2002, złożonej w imieniu mieszkańców miasta i gminy Międzybórz przez pana Roberta Ostrowskiego, dotyczącej sprzeciwu wobec ujęcia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, zwanej dalej MPZP, dla obrębów miasta i gminy Międzybórz, warstwy informacyjnej obwodnicy Międzyborza po wschodniej stronie oraz po zapoznaniu się z pismem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 lipca 2020 roku, a także opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 21 lipca 2020 roku, uznaje petycję za zasadną. Rada Miejska w Międzyborzu przychyla się do żądań części mieszkańców miasta i gminy Międzybórz i informuje, że zapis w warstwie informacyjnej został usunięty z procedowanych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kraszów i Niwki Kraszowskie. Ponadto informujemy, że uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kraszów i Niwki Kraszewskie zostały podjęte na 44. sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 13 lipca. Jednocześnie powołując się na artykuł 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca o petycjach, wyłącza się dane osobowe mieszkańców składających petycje z uwagi na brak zgody na ich ujawnienie. To wszystko. Przystępujemy zatem do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie petycji? Proszony jest o podniesienie ręki w górę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za projektem uchwały głosowało 9 osób, wstrzymały się 3. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu. Jest to podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. W sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy, ta sama podstawa prawna. Paragraf 1. Uznaje się za zasadną petycję złożoną przez pana Patryka Janusz Król w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. Paragraf 2. Uzasadnienie do uchwały stanowi jej załącznik. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej, zobowiązując do zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do uchwały. Rada Miejska w Międzyborzu po zapoznaniu się z treścią petycji z dnia 1 sierpnia 2022 roku, data wpływu do Rady Miejskiej 2 sierpnia 2022, zarejestrowanej pod numerem 76/2022, złożonej przez Patryka Janusza Króla, dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy oraz po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 10 sierpnia 2022 uznaje petycję za zasadną. Rada Miejska w Międzyborzu uważa, że utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy pozytywnie wpłynie na podniesienie aktywności obywatelskiej wśród młodych mieszkańców gminy. Radni zobowiązali się do przygotowania procedury dokumentacyjnej do wyboru Młodzieżowej Rady Gminy, która
może będzie funkcjonować od kolejnej kadencji Rady Miejskiej. Jednocześnie powołując się na artykuł 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 o petycjach, wyłącza się dane adresowe osoby składającej petycję z uwagi na brak zgody na ich ujawnienie. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady? Proszony jest o podniesienie ręki w górę. Bardzo dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? To samo na tablet. Za projektem uchwały głosowało 12 radnych. Nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 7. Jest to podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzących przez gminę Międzybór. Bardzo proszę. Uchwała Rady Miejskiej w Międzyborzu w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Międzybórz. Tutaj stosowna podstawa prawna uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Międzybórz realizują programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego i zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin dziennie. Paragraf drugi. Określa się wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Międzybórz uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar zajęć określonych w paragrafie pierwszym, wysokości 1 zł 14 groszy za godzinę zajęć. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Międzybórz. Paragraf czwarty. Traci moc uchwała nr 40/250/2018 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 19 sierpnia 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Międzybórz. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Tytułem uzasadnienia. Rada Miejska w Międzyborzu ustala wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez gminę Międzybórz na podstawie artykułu 52 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Maksymalna kwota opłaty, która może być pobierana, to 1 zł za każdą godzinę zajęć powyżej 5-godzinnego pobytu w placówce przedszkolnej. Zgodnie z artykułem 52 ust. 4 kwota ta podlega corocznej waloryzacji, której dokonuje się od dnia 1 września roku kalendarzowego, w którym ogłoszono wysokość wskaźnika waloryzacji. Minister Edukacji i Nauki w obwieszczeniu z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie wysokości wskaźnika maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o której mowa w artykule 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych oraz maksymalnej wysokości tej opłaty, po waloryzacji ustalił kwotę opłaty w wysokości 1 zł 14 groszy. W gminie Międzybórz wpływy do budżetu z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w roku budżetowym 2022 założono w wysokości 18 820 zł. Za pierwsze półrocze bieżącego roku przychody z opłat wyniosły 12 235 zł, to jest 65% planu z 2022 roku. Przy wskaźniku waloryzacji około 14% możemy szacować dodatkowy wpływ z tego tytułu do budżetu gminy około 2635 zł, co przemawia za przyjęciem projektu uchwały. Dziękuję. Państwo radni, czy mają pytania co do stawki? Nie mamy. Przystępujemy zatem do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie z przedszkola? Proszony jest o podniesienie ręki w górę. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nie było głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Skończyliśmy projekty uchwał i teraz jest punkt 8. Interpelacje. Do Biura Rady nie wpłynęły interpelacje. Wpłynął wniosek mieszkańców gminy o utrzymaniu porządków w naszej gminie. Dotyczy to ulicy Kolejowej i stacji kolejowej. Przesłałam ten wniosek do Komisji Gospodarczej, żeby się tym zajęli. I na 21 mamy komisję i wtedy rozpatrzymy. I przysłałam również do powiatu, bo Kolejowa jest ulicą powiatową. Ale no, mimo wszystko
będziemy to rozpatrywali. To ode mnie tyle. Teraz pan burmistrz udzieli informacji, bo mamy trochę spraw z ZGM-em, mamy tu z przedszkolem. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Pierwszy temat ZGM-u. Jak pewnie wiadomo, spółka dostała w ubiegłym tygodniu informację od Kancelarii Komorniczej o planie licytacji działek w związku z zaległościami płatniczymi za energię elektryczną. Spółka ze środków własnych uregulowała ponad 50 tysięcy złotych zaległości. Oczekujemy na koniec tego tygodnia, zgodnie z informacją komornika lub poniedziałek, informacji o odstąpieniu od planu licytacji. Tym tematem zajmie się na najbliższym posiedzeniu również Rada Nadzorcza. ZGM w roku 2021 odnotował zysk z działalności 93 300 zł, choć i tak zakończyło się to stratą bilansową w wysokości 56 000 zł. Sprawozdanie z publikacji KRS powinno być już tam dostępne. Prowadzenie działalności przez spółkę, uczciwie mówię, uważam za konieczne dla bezpieczeństwa finansowego mieszkańców i gminy, zwłaszcza w zakresie odpadów komunalnych, usług kanalizacyjnych i tym podobnych, oraz dla szybkości reakcji na potrzeby społeczne, takie jak awarie, remonty doraźne, przepusty drogowe, jak również likwidowanie skutków szkód klimatycznych i klęsk żywiołowych. Inaczej, jeżeli nie posiadamy własnej jednostki, obojętnie w jakiej formie, musimy robić to przetargami, czyli musimy oczekiwać na wykonanie, bądź zabezpieczyć ryczałtowo firmom, które będą w gotowości do wykonania tych zadań, a na to najzwyczajniej w świecie nas po prostu nie stać, zwłaszcza w obecnej sytuacji rynkowej. Własna spółka daje możliwość, cokolwiek by kto nie twierdził, kontrolowania kosztów i stąd przy własnym składowisku odpadów w Olszowej i przy własnej spółce wykonującej operację dowozu stawka na odpady wynosi 23 zł, a nie jak w większości naszych nawet sąsiadów od 28 do 33 zł już, nie mówiąc o ewentualnych podwyżkach przyszłego roku. Biorę wraz z Radą Nadzorczą pod uwagę wszystkie scenariusze związane z ograniczeniem działalności spółki i przekształceniem lub przekształceniem jej wydział komunalny, oczywiście bez grupy drogowo-budowlanej, bo takich możliwości nie będziemy mieli, do likwidacji spółki włącznie, a wyniki działalności z tego roku, ponieważ rok 2021 był zdecydowanie rokiem lepszym na działalności, będą dość najbardziej istotne przy podjęciu takiej decyzji. Najważniejsze jest jednak dla nas zabezpieczenie interesów mieszkańców i kontrola stawek na usługi komunalne, zwłaszcza na odpady. Bez problemu można sprawdzić, że gminy, które nie posiadają własnych operatorów gospodarki odpadami i tym bardziej jeszcze własnych składowisk typu Olszowa, mają te stawki zdecydowanie większe. Co więcej, nawet w naszym powiecie są gminy, chociażby Bierutów, które w ubiegłym roku powołały spółkę komunalną wyłącznie do zadań związanych z operowaniem na terenie gminy odnośnie odbioru odpadów, ponieważ stawki zewnętrznych firm, jeżeli nie ma własnej jednostki komunalnej, są tak ogromne, co widać po sąsiednich gminach, nawet nam bezpośrednio towarzyszącym. Jeszcze w temacie zakupowanej śmieciarki, na którą informowałem, że podpisaliśmy umowę. Śmieciarka to jest zakupiona ze środków budżetowych gminy, przekazanych nam również z dotacji Polskiego Ładu i jest i będzie zawsze własnością gminy. Jedynie będzie przekazywana w użytkowanie operatorowi, tak jak również budowany nowy przok, dalej jest i będzie własnością gminy. Ponieważ jest środki na to dotacyjne pozyskała gmina i to nie spółka, więc będzie to własnością gminy. Podobnie jak jest w przypadku wysypiska odpadów komunalnych czy oczyszczalni ścieków, gdzie jedynie administratorem i wykonawcą tych zadań jest spółka, natomiast są to zawsze obiekty gminne. W związku z powyższym, odnosząc się do plotek twierdzących, że planujemy zakupić nowe auto, nową śmieciarkę i sprzedać ją, tą spółkę lokalnemu przedsiębiorcy, zresztą to jest kotlet odgrzewany od 98 roku, nie będę tego komentował, bo jest to irracjonalne, nie ma takich planów, obojętnie w jakiej formie, interesuje nas, żeby zabezpieczenie podstawowych usług komunalnych było pod kontrolą własną gminy. Oczywiście nie da się ukryć, że wtedy kontrolowanie stawek, jakie mamy w spółce, wpływa w sposób wyraźny na zyski spółki, na odnoszone korzyści, bo nie jest to traktowane komercyjnie, a komunalnie. W związku z powyższym, na koniec tego roku, po zamknięciu postępowania, będziemy widzieć, jak to wygląda. Przypomnę Państwu, że spółka próbowała swoich sił na rynku zewnętrznym ze zmiennym szczęściem. Natomiast wprowadzona przed 3 laty ustawa niehausowa zablokowała spółki komunalne, te, którym gminy zlecają zadania własne z ręki, bez przetargu, do występowania w zewnętrznych usługach, nawet na terenie gminy, wyraźnie do 10% obrotów przychodów spółki, co znacznie w przypadku małych gmin, takich jak nasza, ogranicza możliwości dochodowe spółki. I w tym momencie w procedowanym i planowanym postępowaniu naprawczym najważniejsze jest zdiagnozowanie możliwości przychodów spółki, które będą pokrywać co najmniej koszty i generować choćby minimalny zysk dla spółki.
Jeżeli takiej możliwości z wyliczeń szczegółowych nie będzie, wtedy będzie do podjęcia przez nas dość istotna decyzja. Rozpoczynamy też rekultywację składowiska odpadów komunalnych, z której zaplanowane są dość duże przychody i mamy to podpisane w umowie. W momencie wykonania rekultywacji i wpływów spora część, bo około 200 tysięcy złotych, należy na spółce za 4 lata obsługiwania nieistniejącego składowiska, z którego nie było już przychodów wywozowych, a były koszty związane z obsługą, analizą środowiskową, z ubezpieczeniami i nadzorem nad składowiskiem. Oczywiście za zgodą Rady, zgodnie z obowiązującym prawem, winny trafić do spółki, ale dopiero po otrzymaniu tych środków z rekultywacji. Na najbliższej planowanej komisji 21 przedstawię też Państwu wyniki, podsumowanie wyników z audytu, który był wykonywany w spółce, tak żebyście też Państwo wiedzieli, na jakim etapie jesteśmy. To w terenie spółki, natomiast bardzo ważna rzecz jeszcze dotyczy przedszkola samorządowego, ponieważ w ostatnim czasie zgłaszały się do mnie pojedyncze osoby związane z, wnioskujące o to, aby dla tych trzech oddziałów przedszkolnych, które są zlokalizowane w Szkole Podstawowej Jerzego Badury, czterech oddziałów, zorganizować śniadanie w formie gotowej, a nie w formie przynoszonego śniadania z domu. Nawet kosztem dwudaniowego obiadu to jedno. Drugie, nad możliwością wyrzucenia szafek ubraniowych z jednego z oddziałów na korytarz. I trzecie pytanie dotyczyło możliwości przejścia dzieci kończących zajęcia w oddziale, a pozostających w świetlicy przedszkolnej, tak to ogólnie nazwijmy, przez pomieszczenie socjalne w szkole podstawowej w Międzybożu. W związku z tym, że porozmawialiśmy z dyrektorami dość mocno na ten temat i z punktu widzenia logistycznego, technicznego, ale i realnego nie ma takiej możliwości. Poproszę też jeszcze Panią Dyrektor o tą informację na ten temat, skąd takie uzgodnienia wynikają. Pragnę tylko przypomnieć, że dodatkowy oddział, który nam się urodził z nienacka w roku nie wynikający bezpośrednio z urodzeń czy zgłoszeń, mieliśmy tak do wyboru w sumie 3 wersje zagospodarowania tych dzieci. Wszystkie 3 nieidealne, ale 2 skrajne. Pierwsza, nie otwieranie w ogóle takiego oddziału, bo nie było ani na to możliwości finansowych, ani lokalowych. Aczkolwiek wspominając deklarację z początku rozpoczęcia naszych prac, tutaj mówiliśmy, że wszystkie dzieci przedszkolne będziemy starać się objąć opieką przedszkolną. W związku z tym druga wersja to było przeniesienie tego oddziału do Kraszowa, czyli dojeżdżanie dzieci na to miejsce. O abstrakcyjnych kosztach takiego zadania nie będę się wypowiadał. I kolejne jego protesty rodziców o to, które dzieci te mają i że muszą dowozić, że wracają. W związku z tym kosztem uszczuplenia bazy lokalowej szkoły podstawowej Jerzego Badury w uzgodnieniu z dyrektorami wydzielono kolejną salę, która spełnia wszystkie normy potrzebne do takiego bytowania. Przeznaczyliśmy tą salę na te zajęcia. Ale zmiana tych w tej chwili zadań, czyli przygotowanie dla ponad 170 dzieciaków obiadów, to jest realizowane, dwudaniowe obiady. Podwieczorek jest realizowany. Mamy większe możliwości wtedy po południu. Natomiast co do śniadania, wyrzucenia z pomieszczenia szatni i przejścia przez pokój socjalny, nie ma takiej możliwości i Panią Małgosię poproszę jeszcze o szczegółowe wyjaśnienie, skąd takie decyzje i skąd nie ma możliwości. Raz, dwa, słychać. Szanowni Państwo, żeby odnieść się do tego tematu, trzeba tak sobie przypomnieć, powiedzieć, jak było rok temu. 6 grup, 3 na ulicy Kościelnej, w głównym budynku przedszkola i 3 w szkole podstawowej. I przy 6 grupach jeszcze udało nam się przygotowywać zarówno śniadania, obiady, jak i podwieczorki w kuchni, która, przypomnę, czy poinformuję, że metrażowo była przygotowywana dla 50 dzieci. Bo takie było wstępne założenie, że mieścimy się na ulicy Kościelnej, w głównym budynku przedszkola. Mamy 50 dzieci w pierwszej i drugiej sali, natomiast trzecia sala była jako sypialnia. Po kolei rok za rokiem dzieci przybywało, pojawiła się trzecia grupa, więc już było 75 dzieci. Później w zespole szkół ponadpodstawowych, no, różne koleje losu i różnie bywaliśmy w różnych miejscach. W każdym razie, jak było rok temu? Rok temu 150 dzieci.
jeszcze kuchnia i pracownicy dawaliśmy radę przygotowywać zarówno śniadania, obiady, przypomnę, dwudaniowe obiady, dwudaniowe, to też jest różnica. Ja przepraszam, tylko wtrącę jeszcze dodatkowo, był aneks taki kuchenny przygotowany w szkole podstawowej, bo bez tego nie byliśmy w stanie jeszcze zrealizować tych zadań w szkole tutaj Jerzego Baduli. Tak, tak. I jak było 6 grup, czy jeszcze kiedyś było 7 grup, bo też był taki rok, w Kraszowie byliśmy, to wtedy już był catering, śniadania dzieci przynosiły we własnym zakresie, natomiast już ten obiad to w formie cateringu przez taką wyspecjalizowaną firmę. Jak jest w tym roku? No, musiałam podjąć w sierpniu taką drastyczną decyzję, ponieważ pracownicy i kuchnia metrażowo nie dalibyśmy rady przygotowywać śniadań, obiadów i podwieczorków dla 170 dzieci. Śniadania, mam tutaj kartkę, przygotowałam się, w przedszkolu śniadań jest 78, obiadów dwudaniowych. Właśnie nie chciałam zrezygnować z tych obiadów dla dzieci w szkole. Nie chciałam po raz kolejny cateringu, dlatego skupiłam się na obiedzie kosztem tego śniadania. I dzieci przynoszą w szkole, 4 grupy, setka dzieci, swoje śniadanie. Natomiast obiad w przedszkolu 78 i w szkole tam 94 konkretnie. Podwieczorki. Podwieczorków nam tutaj też się zwiększyło, ale to z racji tego, i bardzo dobrze, że trochę przyspieszyłam tę godzinę podwieczorku, ponieważ tak jak śniadanie jest o 8:30, obiad w szkole na ulicy Wrocławskiej jest o 11:50, czyli przed 12:00, natomiast podwieczorek o 14:15 i tutaj rodzice zadeklarowali i większa część dzieci korzysta z posiłku, z podwieczorku, także na Kościelnej jest 37, a w szkole 40. I te posiłki, zarówno obiad, jak i podwieczorek, jadą kursem około godziny 11:15, 11:20 z głównego budynku przedszkola, z kuchni do szkoły. I też staramy się, żeby jechać, żeby ten kurs był na lekcji, żeby nie daj Boże na przerwie, żeby też było tu bezpiecznie. Tak więc podjęłam taką drastyczną decyzję, ale no, realia mamy takie, jakie mamy. Rzeczywistość jest taka, a nie inna. I stąd taka decyzja. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze dopowiem, że sytuacja związana z uruchomieniem 4 działu w szkole podstawowej i zaanektowaniem klasy od dyrektora Afonki tak naprawdę miała możliwość tylko pod warunkiem tego, że rozpoczynamy budowę przedszkola odrębnego i że mam nadzieję, od przyszłego roku szkolnego będziemy mogli realizować zadania w tymże przedszkolu, co wtedy zmieni też i możliwości kuchni, i możliwości zareagowania na zapytanie, jeżeli chodzi o śniadanie, obiady i kolacje. W związku z tym, jeżeli ktoś ma jakikolwiek z tym problem, ja bardzo przepraszam, ale technicznie i fizycznie organizowaliśmy ten oddział znienacka, ponieważ okazało się pod koniec obecnego roku szkolnego, że dochodzą, zapisują nam osoby dzieci, których nie były, ani nie chodziły do wcześniejszego oddziału, ani nie były wcześniej zgłoszone. Stąd taka sytuacja i bardzo proszę o wytrzymanie tej sytuacji. Uważam, że jeżeli większość rodziców zaakceptowała, proszę tych, którym się to nie podoba, o to, żeby to zrozumieli. Liczę, że to się z przyszłym rokiem unormuje. Natomiast odnośnie przejścia dzieci na świetlice przez pomieszczenia socjalne, myślę, że to nie jest sytuacja, która jest nie do rozwiązania, ponieważ dzieci przechodzą również w budynku, wchodzą do góry na piętro, schodzą na świetlice, więc nie muszą wychodzić na zewnątrz, nie muszą korzystać z warunków zimowych. Sądzę, że to jest niedogodność dla tych kilku dzieci, która jest świetlicowa, do przeskoczenia. Z informacji dodatkowych, temat ostatnio nośni dodatku, słynnego dodatku węglowego. Potwierdzam i informuję Państwa, że środki zapotrzebowane na wypłatę dodatku węglowego nie trafiły ani do naszej gminy, ani do żadnej z innych gmin. W związku z powyższym zmiany w planowanej ustawie o wydłużeniu do 2 miesięcy, które jeszcze nie weszły w legislacyjnie, nie są przyjęte, powodują, że formalnie od 19, tak? 16, ponieważ pierwsza wypłata, jeśli środki te nie przyjdą, a regulacje ustawowe będą się zmieniać, no to tej wypłaty nie będzie.
W związku z tym też prosimy informować mieszkańców, jeżeli będą pytać, że nie jest to zła wola gminy, po prostu tych środków nie ma. Nie wiemy też, jak odnosić się do planowanych zmian w ustawie, czyli do weryfikacji pewnych deklaracji, które będą weryfikowane, które nie będą weryfikowane. Żadnych przepisów wyjaśniających, żadnych decyzji, informacji z ministerstw. W związku z powyższym sytuacja wygląda tak, a nie inaczej. Kolejna informacja, na zgłoszone zapotrzebowanie i ogłoszone zamówienie na dostawę opału do jednostek gminnych nikt się nie zgłosił. Co nas specjalnie nie zdziwiło, ponieważ większość firm, które odzwanialiśmy prosząc o rozważenie oferty przetargowej, stwierdziło, że nie jest w stanie ani zabezpieczyć stawki, ani zabezpieczyć ilości opału, który jest. W związku z tym czekamy wciąż na decyzje ministerialne, na uruchomienie tak zwanych składów komunalnych, z których będziemy mogli się zapatrywać. Pytanie jeszcze, po jakiej kwocie. Z ubiegłym roku koszt opału na zimę kosztowało nas to około 180 tysięcy złotych. W roku bieżącym, planując na 2 tygodnie wstecz, przekroczyło już 860 tysięcy złotych. Taka to jest rzeczywistość. Co więcej, znaczy czekamy jeszcze na podjętą ustawą decyzję o rekompensatach dla samorządów związanych ze zmianami stawek na koszty, na realizację kosztów własnych. Mają te środki teoretycznie trafić do końca września do jednostek samorządowych. Nie mamy żadnej informacji na dzień dzisiejszy, czy trafią. Podejrzewam, że trafią, natomiast nie wiemy kiedy. I dopiero wtedy będziemy po tych uregulacjach mogli próbować uzgodnić, jak to zrealizować, jak to zakupić. Oczekujemy też zgody rządowej na możliwość zakupu nie w formie przetargowej, a w formie zakupu tak zwanego z ręki, ponieważ w postępowaniach przetargowych na dzień dzisiejszy nie chcą startować dostawcy, gwarantując zabezpieczenie dostawy dla jednostek, nie tylko w tym jednym dniu, kiedy będzie rozstrzygnięty przetarg, ale w czasie roku szkolnego czy roku budżetowego, kiedy do szkół nie dowozimy całej ilości, bo nie ma możliwości magazynowania tego ogromnych ilości, a musimy dowieźć ją w zestawach miesięcznych czy kwartalnych, które mamy. W związku z tym na tą porę nie ma konkretnego rozwiązania związanego jeszcze z opałem. Oczekujemy, że zgodnie z deklaracjami takie rozwiązanie zostanie pokazane, żebyśmy mogli zatowarować własne jednostki. I trzecia sprawa, wzrosło nam gwałtownie zapotrzebowanie na obiady w Szkole Podstawowej w Bukowinie Sycowskiej. Już w tamtym roku operowaliśmy w granicach 40 maksymalnie, w tym roku jest to 60 zapotrzebowań na obiady. Przy dobrej woli szkoły i dyrektora szkoły w Międzyborzu udało się całą tą 60, czyli wszystkie dzieci, które zgłosiły się do obiadów, obrazowo wcisnąć do możliwości kuchni. Także od poniedziałku cała ta 60 będzie zaopatrywana w obiady w Szkole Podstawowej w Bukowinie Sycowskiej. Co będzie, gdyby to się jeszcze zwiększyło? Na dzień dzisiejszy nie mam pomysłu, bo możliwości kuchni są bardzo ograniczone, a tym bardziej pamiętajmy, że jeszcze w tym roku rozpoczynamy termomodernizację jednostki w Międzyborzu i przy starego konstytucji przedszkola Bajka, więc to też może nam skomplikować, aczkolwiek na dzień dzisiejszy mamy decyzję, że te 60 wszystkie zamówione obiady zostaną zrealizowane. Dziękuję. Jeżeli bym jeszcze mogła tylko, to chciałam powiedzieć, że otrzymaliśmy pismo odnośnie oświetlenia ulicznego, w którym nam informują, że obecnie już jakby jesteśmy, jeżeli chodzi tylko o samo oświetlenie uliczne. Kwota zafakturowania jakby za pierwsze półrocze była 260 tysięcy i informowali nas, że to jest połowa i prawdopodobnie druga połowa będzie jeszcze na przyszłe półrocze, także samo oświetlenie to będzie około 500 000. Przy czym informacja jest taka, że mamy przynajmniej dwukrotny wzrost i to nie jest gwarantowane do końca roku, ponieważ w tej chwili w interwałach kwartalnych spółka oświetlenie uszczerbkowe zakupuje energię na rynku i w każdym interwale zakup jest po wyższej cenie, więc pozostaje nam rozpatrzenie możliwości informacji o czasowym śródnocnym odłączeniu energii oświetleniowej, ponieważ jeżeli te wszystkie deklaracje, informacje, które spółka składa i do nas przyjdą, to ten koszt może znacznie przekroczyć 500 000, a co więcej zbliżyć się nawet do kwoty podwójnej. W związku z tym też przedstawię taką analizę Państwu na najbliższej komisji co do rozpatrzenia, co z tym dalej robić. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, czy Państwo radni mają pytanie? Nie.
po tak miłych informacjach. Ja tylko zapytam, czy gmina Międzybórz ma wpływ, jeśli chodzi o zmienienie trasy godzin, powiedzmy, autobusu tego Twardogóra Syców, dlatego że są po prostu już protesty rodziców, jeśli chodzi na przykład godziny, bo dzieci tak naprawdę przed 7 są w szkole w Sycowie, a tak naprawdę no, nie ma szkoły otwartej i w tym momencie to są dzieci nieletnie, a powrót czasami powiedzmy no, będzie 2,5 godziny, gdy będą musieli tam być. I nie wiem, czy po prostu wpływ ma do powiatu nasza gmina, jeśli chodzi o ten rozkład, czy jakieś jest powiedzmy rozwiązanie tego typu. Już wyjaśniam. Do nas też dotarły informacje, że autobus, który jeździł później, jeździ w tej chwili wcześniej. Szkoły są przygotowane, szkoły, jeżeli ktoś ma nieotwartą szkołę, to proszę taką informację, bo świetlice szkolne mają być od momentu przyjazdu autobusu otwarte, tak jest uzgodnione w szkołach powiatowych. W ubiegłym roku mieliśmy protesty, ponieważ autobus ten z najbardziej obsadzonej linii, czyli jadący do Sycowa, był totalnie przepełniony. Co więcej, w momencie, kiedy wszystkie dzieciaki jechały tym autobusem, zdarzało się, że on nie był w stanie wszystkich zabrać, potem były powroty tego autobusu, dodatkowe zabieranie dzieci, spóźniające się na zajęcia. W związku z tym wspólnymi decyzjami został dołożony jeszcze jeden kurs, czyli rozładowujący ten tak zwany korek autobusowy. Czyli autobus jedzie z Twardogóry przez miejscowości po drodze Królewską Wolę, Bukowinę, Dziesławice do Sycowa, po czym na drugą stronę wraca, tą samą trasą zabiera dzieci z OZO, z Kiepiły, Międzyborza, Kraszowa i dopiero dojeżdża do Sycowa, co powoduje, że w tej chwili dzieci w autobusie są wszystkie w zupełnie normalny sposób zebrane. Nie ma możliwości, bo rozmawialiśmy też z powiatem, żeby wygenerować inaczej połączenie autobusowe, ponieważ te dwa kursy wtedy nie zdążą dojechać na zajęcia, nawet jeżeli one będą przesunięte. Rozpatrywany był też wariant dołożenia dodatkowego kursu, natomiast i możliwości techniczne i finansowe wszystkich gmin i powiatu to przekracza po prostu. W związku z powyższym wiem, że to są niezłe kłopoty, jeżeli chodzi o dojazd tych dzieci. Natomiast jeżeli jakiekolwiek dziecko nie będzie miało możliwości pójścia na świetlicę do szkoły, prosimy o taką informację, bo uzgodnienia dotyczyły tego, że od momentu przyjazdu pierwszego autobusu szkoły oferują miejsce dzieciom w szkole. Także nie będą te dzieci musiały ani stać na mrozie, ani na dworze. W tej chwili też, to nie jest tajemnicą, zwiększyły się znacznie koszty funkcjonowania tego dowozu po kolejnym przetargu. W związku z tym możliwości techniczne i finansowe gminy i powiatu nie umożliwiają dodatkowego autobusu równoległego, żeby ten dodatkowy kurs do linii częściowej dojeżdżał do Sycowa. W związku z tym tak po prostu musimy na tą porę funkcjonować do momentu, kiedy nie będzie lepszego rozwiązania. Na to, że jeżeli dzieci są pierwsze w Sycowie, to pierwsze odjeżdżają, bo tak naprawdę w tym momencie tej linii powiedzmy jest tak, że te, które są powiedzmy później, najszybciej wyjeżdżają, więc poszkodowani rodzice już w tym momencie mówią, że raz, że są o godzinę szybciej, to 2,5 godziny później powrotu muszą czekać na takiej zasadzie, tak, że jeżeli po prostu pierwsi dojeżdżają, to powinni pierwsi też odjeżdżać, a wyjeżdżają. A to nie mają zajęć nie. Wtedy? Tak, ale to by znaczyło, że musielibyśmy ograniczyć ten kurs tylko do dzieci jeżdżących pierwszym kursem, a to jest trudne do zrobienia, ponieważ dzieci mają bilety miesięczne upoważniające do dojazdu dowolnym autobusem na tej linii, na której wykupują bilety miesięczne. Musielibyśmy je dodatkowo gradować i blokować dla odwózki, dla dojazdu. A to największy problem dotyczy tych dzieci, które są z terenu Twardogóry i Królewskiej Woli, Bukowiny. I to tyle, bo ponieważ Dziesławice mają możliwość dwóch kursów, Międzybórz już nie, też jednego, a tam jest kurs późniejszy, o tym rozumiem, że to jest bardziej dogodne dla mieszkańców, dla dzieciaków. Natomiast formalnie nie możemy zablokować dzieci, żeby dojeżdżały tym albo innym autobusem, bo one kończą w różnych porach lekcje, no i jeżeli są gotowe, musielibyśmy wyłączyć bilety miesięczne. Tak. I zdążył wrócić ponownie, tak. I zdążył wrócić ponownie. Także tutaj no, formalnie możliwości nie możemy ograniczać dzieci do tego innego kursu. Tym bardziej pamiętajmy, że tutaj na tą godzinę najbardziej, na czasem jest najbardziej narażona Twardogóra, która w ogóle wyjeżdża w nocy, tak? Więc oni wyjeżdżają tuż po 6:00, u nas to przesunięcie jest 15-20 minut, a Twardogóra wyjeżdża drastycznie wcześniej. I ona ma tylko jedną możliwość dojazdu, a już część naszej gminy ma dwa kursy, a Twardogóra ma jeden, wyłącznie jeden kurs możliwy dojazdowy. Straszne. Straszne. Czy ktoś jeszcze? Wszyscy Państwo. To no, dziękuję. W związku z wyczerpaniem. O, bardzo proszę.
Ja mam pytanie dotyczące przede wszystkim, zacznę może od przedszkola i od tego, czy w nowym przedszkolu jest zaprojektowana kuchnia. Pytanie jest dziwne, ponieważ kuchnia jest obowiązkowym obiektem przedszkolnym i musi być w przedszkolu zlokalizowana. Okay. Czyli rozumiem, że będziemy na trzech obiektach, będziemy mieli trzy kuchnie. Czyli na starym przedszkolu, na nowym przedszkolu i na szkole. Na obiekcie starego przedszkola, jeśli przedszkole nowe będzie zlokalizowane i obejmie dzieciom opieki dzieciom, nie będzie potrzeby prowadzenia gospodarki związanej z wychowaniem przedszkola. Okay. Czyli jakie są plany z starym przedszkolem? Przede wszystkim musimy uzyskać po wybudowaniu nowego przedszkola odstępstwo od tak zwanej trwałości projektu, którego termomodernizujemy to przedszkole, po czym podejmiemy decyzję o zlokalizowaniu tam na przykład innego obiektu komunalnego. Cały czas rozpatrujemy możliwość przeniesienia tam biblioteki po to, żeby zwiększyć możliwości lokalowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na terenie istniejącego obiektu. Ale to po decyzji oczywiście publicznej radnych. To mam takie pytanie dotyczące petycji, którą składałem. W tej petycji była prośba o wyłączeniu ze wszystkich planów zagospodarowania przestrzennego warstwy informacyjnej. Na ostatniej sesji prosiłem o wyjaśnienie, co z Oskąpiłą, z tego względu, że Oskąpiła została już zatwierdzony plan zagospodarowania przestrzennego. Na tym planie zagospodarowania przestrzennego dla Oskąpiły, obrębu Oskąpiła jest dalej obwodnica. W związku z tym, jeżeli się podejmuje decyzję o przyjęciu petycji jako zasady, no to co w takim razie zastąpiło? Chciałem prosić o wyjaśnienie. Proszę? Tak. Oskąpiła jako teren uchwalony wcześniej, aby nie blokować możliwości rozwoju i zmieniać planu zagospodarowania przestrzennego, podjęto decyzję na Komisji Rady o tym, żeby Oskąpiły nie wyłączać, tym bardziej, że nie było z tamtej strony Oskąpiły ani żadnych uwag, ani żadnych wniosków o wyłączenie warstwy informacyjnej. W związku z tym odniesiono się w treści uchwały do procedowanych obszarów. Wszystkich procedowanych usunięto. No nieprawda to, co Pan mówi, dlatego że petycja nie mówi tylko do procedowanych, tylko do wszystkich obrębów znajdujących się w obrębie, czyli całej gminy. Czyli także Oskąpiła brana ta petycja pod uwagę. To jest tylko Pana ograniczenie interpretacja, dlatego że mamy tak naprawdę wpisaną warstwę informacyjną w obwodnicy w Oskąpile i to blokuje tak zwane inwestycje dla tych osób, które tam po prostu są zainteresowane lub mają działki na tych terenach i one są zablokowane tak naprawdę do momentu nowego planu zagospodarowania przestrzennego, czyli za kilkanaście lat. W związku z tym ten problem trzeba rozwiązać już teraz, skoro jest tam taka możliwość. Warstwa informacyjna i jej zniesienie za zgodą Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad powoduje, że zniesiliśmy zapis o warstwie informacyjnej, co nie zmienia faktu z zabezpieczeniem terenów przebiegów pod możliwości, tym bardziej doskonale wiemy, że w przypadku tzw. specustawy po decyzjach środowiskowych i wyborze wariantu i tak Generalna Dyrekcja może przeprowadzić w dowolnym miejscu tą obwodnicę. Więc nie ma to wpływu ani na zmianę przepisów, ani na zmianę zabezpieczenia, bo działki, które tak jak były przeznaczone, w tym przypadku, które są, znieśliśmy warstwę informacyjną na terenie tych obwodów, tak dalej są z takim samym przeznaczeniem. No właśnie do końca, dlatego że jeżeli są wykreślone z planu zagospodarowania przestrzennego, to i tam fizycznie nie ma. Czyli krótko mówiąc, nie wiadomo, gdzie będzie zablokowany pas. Jeżeli Pan zostawia obwodnicę przy obrębie Oskąpiły, to Pan blokuje dożywotnio, do momentu powołania nowego planu, blokuje ten pas, bo on jest wyrysowany, wpisany. Nie można na tym terenie nic budować, dlatego że on jest wpisany. Jeżeli nawet obwodnica powstanie po wschodniej stronie, powstanie w innym miejscu, to w tym momencie mamy dwa pasy zablokowane. Czyli krótko mówiąc, tam gdzie obwodnica będzie i także ten pas, który obecnie jest Pani Zakresu Przestrzennego właśnie z warstwą informacyjną. Mamy wtedy dwa pasy zablokowane i to potwierdziła Generalna Dyrekcja na spotkaniu tutaj w tym budynku. W związku z tym proszę nie mówić, że nic nie będzie robione, dlatego że należy wykreślić, także z Oskąpiły wykreślić warstwę informacyjną, dlatego że ona blokuje w przyszłości, nawet jak zostanie podjęta decyzja, w przyszłości także blokuje, ten pas zostanie zablokowany. No nie ma Pan rozwiązania takiego, że nagle ktoś złoży do nadzoru budowlanego pozwolenie o budowę, nadzór wyda negatywną opinię, mając informację, że ten pas został przeznaczony pod obwodnicę. Przecież to nie jest tak, że obwodnica Międzyboża, może być to obwodnica, którą Pan sobie wymyślił na przykład na potrzeby, nie wiem, odciążenia Oskąpiły,
czy czegoś innego. W związku z tym tak naprawdę nikt na tym pasie się nie wybuduje. W związku z tym bardzo proszę, żeby jednak tym tematem się zająć i po prostu wykreślić także z planu zakresu przestrzennego warstwę informacyjną obrębu Łoskiej Piły. Bo to jest naprawdę to, co Pan walczył o to, żeby szybko zatwierdzić plany dla Kraszowa i dla Niwek, bo ludzie czekają. Tam też mogą czekać, na przykład z inwestycjami, których nie mogą zrealizować właśnie przez to, przez bubel prawny, który Pan sporządził. Przede wszystkim sama warstwa informacyjna nie zmieniła ustaleń planu w zakresie zabudowy, to od tego zacznijmy. Po drugie, nawet jeśli w ciągu tych najbliższych 2 lat, jak twierdzi generalny, zostaje wyłoniony wariant ostateczny, to te plany, czy te warstwy informacyjne nie są wieczne, ponieważ jak Pan pewnie wie, w pierwszym kwartale roku 2023 wejdzie ustawa o tak zwanych planach ogólnych, która obowiązuje, obliguje gminy do zmiany planów zagospodarowania, tak zwane plany ogólne. W związku z powyższym, jeżeli będzie wyłoniony wariant ostateczny, to i tak gmina musi przystąpić do prac związanych z opracowaniem warstwy, wariantu ogólnego planu zagospodarowania i wtedy, jeśli będzie znany rzeczywisty przebieg, na przykład jeżeli on nie będzie dotyczył miejscowości Łoska Piła, to wtedy przy planie ogólnym i tak będą wykonywane zmiany. Czyli nie jest to żadne wieczne przestawienie, bo choćby z ustawowego wymogu będziemy musieli przystąpić do planów ogólnych. Są to wyłącznie rozważania akademickie. Z tego względu, że w 2008 roku też już była zmiana ustawy dotyczącej planów miejscowych i on wtedy ta zmiana dała tyle, że nie powinno się w planach zakresu przestrzennego wpisywać obwodnic miasta, jeżeli dana gmina nie będzie ich budowała, bo to była zmiana i w tym momencie dlatego się pojawiła tylko warstwa informacyjna, a nie fizyczny wpisany plan, wpisana obwodnica. Takie, w związku z tym teraz Pan mówiąc, że to jest tylko warstwa informacyjna, która niczym nie powoduje, to niech Pan spróbuje pojechać do nadzoru budowlanego i złożyć wniosek o wybudowanie na tym pasie czegokolwiek. Nie dostanie Pan zgody. Taka jest prawda. Kolejne pytanie dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego dla Międzyboża. Też Międzybożanie czekają na zakończenie planu zagospodarowania przestrzennego dla Międzyboża samego. Pan tak szybko się rozpędził, wszystko Pan zrobił, nagle to wszystko ucichło, zatrzymało się. Pytanie, co z planem zakupowania przestrzennego dla samego Międzyboża? Ja myślę, że nie ma kogoś, kto by bardziej chciał jak najszybszego uchwalania planu zagospodarowania Międzyboża, ale w związku z tym, że wpłynęło tak wiele uwag, zgodnie z procedurą musi być obecny plan po ściągnięciu tych wszystkich danych, po włączeniu uwag użytkowników, ponownie wydany do uzgodnienia. W tej chwili czekamy jeszcze na RDOŚ i na Sanepid. O uzgodnieniu będzie plan ponownie wyłożony. Jeżeli przy tym wyłożeniu nie będzie już istotnych uwag mieszkańców, zakładam i wręcz będę bardzo prosił, żeby najpóźniej w październiku, jeżeli się to uda, wyłożenie zrobić i uzgodnić, ten plan uchwalić, ponieważ jest to dla nas bardzo istotne, chociażby w związku z faktem planu budowy przedszkola. Więc jestem jednym z największych urzędowników, żeby jak najszybciej wszedł do obrotu prawnego. Teraz mamy jeszcze pytania, kilka pytań dotyczące samego ZGM-u. Po pierwsze mam pytanie dotyczące śmieciarek. To rozumiem, że będzie miała gmina dwie śmieciarki. Jeżeli dojdzie śmieciarka, która jest zaplanowana w umowie w budżecie, to będzie posiadała gmina jedną śmieciarkę i śmieciarkę, którą posiada obecnie ZGM, więc gmina będzie miała swoją własną śmieciarkę, którą użyczy ewentualnie przedsiębiorstwu. No to czy proszę mi wytłumaczyć, bo nie za bardzo rozumiem. Tyle lat była obsługa całe gminy jedną śmieciarką i jakoś dawali radę. Teraz są dwie śmieciarki, które tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, to są wydawane niepotrzebnie pieniądze, które można by przeznaczyć na coś innego. Chyba że to jest coś, o czym nie wiem, a mieszkańcy też o tym czymś nie wiedzą. Czy przypadkiem nie jest tak, że ta śmieciarka stara została zabrana także przez komornika i to jest tylko wyłącznie jest wynajmowana i tak to wygląda. No, wie Pan, pytania są mieszkańców są zasadne, skoro tyle lat było prowadzone przez jedną śmieciarkę. Powiedzmy sobie szczerze, że jeżeli Milicz obsługiwał, to Milicz też obsługiwał jedną śmieciarkę, cały Międzybórz, jakoś dawał radę. Mhm. W związku z tym pytanie, po co dwie śmieciarki? Rozumiem, że będzie Pan miał dwa zespoły, czy będą jeździły jednocześnie, czy na zmianę, bo ja tego nie za bardzo rozumiem, po co są dwie śmieciarki. Ja nie rozumiem, kolejne pieniądze. Ja nie rozumiem, czemu muszę tłumaczyć komuś, że wieloletnie wiekowa śmieciarka nie jest już tematem nowym. Jest awaryjna, bo psuje się, co pewnie prezes potwierdzi. W związku z tym zakładamy opcję, że w ogóle, jeżeli dostaniemy nową śmieciarkę, stara będzie stanowiła rezerwę w razie awarii lub jakichkolwiek potrzeb dodatkowych, tym bardziej, że nowa jest również przygotowana do zbioru nadgabarytów. W związku z tym, a gwoli ścisłości tak naprawdę spółka przez wiele lat obsługiwała usługi śmieciarki, były dwie śmieciarki, była jeszcze mniejsza śmieciarka, która była, funkcjonowała jako rezerwa. Natomiast w związku z tym, że jest ona bardzo stara, nie nadaje się do użytkowania,
Po to zakupujemy nową śmieciarkę dla gminy, żeby ona świadczyła usługi na najwyższym poziomie i nie była awaryjna. Jeżeli nie będzie potrzebnych dwóch zespołów, a tak planujemy, że nie będzie potrzebny, będzie ona stanowiła rezerwę w razie awarii, serwisu lub innekolwiek rzeczy. Czyli jest nowa, a tamto jest wieloletnia. Okej, to przypomnę historię wieloletnią. 2 lata ta śmieciarka stała nieużywana na placu w ZGM-ie. Mam kolejne pytanie dotyczące samego ZGM-u. Może pan podać nazwiska osób znajdujących się w Radzie Nadzorczej? Obecnie. Oczywiście. Artur Ciosek, Dobroszyce, Tomasz Błaszczyk, Ostrzeszów i pod Dobroszycami Monika Hołówka. Teraz mam dotyczące sprawozdań finansowych. Czy wszystkie sprawozdania od 2018 roku znajdują się już na KRS-ie? Poinformowałem państwa, że 21 został włączony do KRS-u, pozostałe zostaną w najbliższym miesiącu również załączone do KRS-u. Po analizie Rady Nadzorczej. Tak? Proszę? Są wszystkie sprawozdania. Mówię wyraźnie, 21 jest sprawozdanie, pozostałe sprawozdania, które nie było opublikowane, po analizie Rady Nadzorczej będą wprowadzone w najbliższym miesiącu. Okay. Czyli dopiero rozumiem, że po ogłoszeniu wszystkich sprawozdań będziemy się mogli dowiedzieć, jaka jest przyczyna tej sytuacji, którą mamy obecnie w ZGM-ie, czyli komornik, który ma położoną ręce na majątku i za poniedziałek spróbuje to wszystko sprzedać. No nie wiem, jak pan planuje żeby komornika przekupić, żeby tego nie zrobił, skoro pieniędzy nie otrzymał do tej pory. No. Do informacji o przekupstwie komornika nie odniosę się, ponieważ są poniżej pewnego poziomu rozmowy. No. Pan doprowadził, przypomnę historię ZGM-u, to pan w 2014 roku przekształcił na spółkę z wielkimi planami, że spółka będzie przynosiła takie zyski, że będzie uczestniczyła w przetargach. W pierwszym roku, przypominam, strata w działalności gospodarczej w wyniku przestrzelenia przetargu pod Ostrowem. Kolejne lata jeszcze gorsze. 2017 to już taka katastrofa, że szkoda w ogóle o tym wspominać. Sprawozdania finansowe, bo są na KRS-ie, jednoznacznie wskazują, że dawno już pan powinien podjąć decyzję o tym, żeby coś z tym ZGM-em zrobić. Przede wszystkim zwolnić prezesa, który nie nadaje się do prowadzenia takiej działalności, skoro on doprowadził do takiej sytuacji. Nic pan z tym nie zrobił. Nawet radni proponowali zwolnienie prezesa i zrobienie jakichś przekształceń czy wpłynięcia na firmę. Firma ZGM, przypomnę panu, funkcjonowała wtedy, kiedy pan jeszcze w Pampersy robił. Obecnie firma jest pod młotkiem komornika. W związku z tym to jest pana, to jest pan doprowadził do tego. Oczywiście radni się do tego przyłączyli, dlatego że nie pilnowali sprawy ZGM-u, nie pilnowali pana i nie wpływali na to, żeby pan jakieś decyzje podjął. Bo firma, która funkcjonowała tu tyle lat, dawała sobie radę, zaczęła tak naprawdę zaczęła, sytuacja się pogorszyła w momencie właśnie, kiedy pan ją przekształcił i dał w ręce nieodpowiedzialnej osoby, która po prostu nie potrafiła tym zarządzać. Taka jest prawda, no bo powiedzmy sobie, gdybym to powiedział w 2015 roku, mógłby pan powiedzieć, dopiero to jest początek, dajmy im trochę czasu. Obecnie podsumowanie jest takie, że jest komornik, który zabiera wszystko, gdzie jest tam autokar w takim razie, autokaru też nie ma. Nie ma innych rzeczy, które zostały prawdopodobnie przez komornika zabrane. Komornik obecnie czeka tylko w poniedziałek na stuknięcie młotkiem i terenu nie będzie, trafi w prywatne ręce. To pan do tego doprowadził i pan za to powinien odpowiedzieć. Także rada, która po prostu nic w tym kierunku nie zrobiła w tej kadencji i poprzednich, bo powinna pana za to pilnować. Komisja rewizyjna, tutaj widzę pani Zapeńska macha głową, tak, pani tym bardziej powinna za to odpowiedzieć, bo to pani powinna pilnować i powinna wpłynąć na to. Skarbnik gminy Tury jednocześnie był także w Radzie Nadzorczej, także nic nie zrobił, nie podjął żadnych kroków, żeby po prostu ratować ZGM. Firma, powiem panu tak, prowadzę działalność gospodarczą, zajmuję się pomocą dla firm i powiem panu, że firma taka jak ZGM powinna tutaj tak naprawdę błyszczeć, dlatego że zakres działalności, którą posiada ZGM w KRS-ie to jest kilka stron,
może robić wszystko, tak, od budowlanki, drogi, kanalizacje. Niestety tego nie robi, bo pan zleca to firmom spoza Międzyborza i tak naprawdę nawet z wolnej ręki wybiera pan firmy spoza Międzyborza, a mógłby pan zlecać to wykonanie ZGM-owi. Niestety nie ma komuś tam robić, bo tam zostało parę osób tylko w administracji i nie ma pracowników. To tak się to zarządza. Pan powinien podjąć taką decyzję kilka lat temu, a nie teraz, bo jest późno. Pan będzie do komornika pisał, żeby on nie sprzedał majątku. Kto mówił, że pisał? O czym pan mówi? Co pan będzie robił? Do niego będzie pan jechał? A o czym pan mówi? Informacja od komornika jest taka, bo przekazałem wyraźnie, że w piątek lub w poniedziałek ściągnie procedurę licytacji. Tak, w poniedziałek licytacja jest rozpoczęta, ogłoszona jest licytacja, ona się odbędzie. Nie, pan nie mówi, na licytację może... No, skoro pan wie lepiej, co będzie, no to trudno polemizować. Może komornik rozpatrzyć wnioski, tak, dłużników co do dalszych kroków. W związku z tym to jest pana tylko wyłącznie życzenie, ale teraz to pan, to jest po wszystkim tak naprawdę, bo z długów ZGM nie wyjdzie, jeśli dalej będzie tak zarządzany. Nie przekształci pan tej firmy w prawdziwą firmę, która mogłaby uzyskiwać znaczne przychody. No nie wie pan co tutaj, tak jak pan powiedział, tutaj jest do pozałatania dziury, tam są do zrobienia pewne rzeczy. Ludzie potrzebują firmy, która tak naprawdę zrobi im kanalizację, bo to też pan doprowadził tego, to jest następny temat, który chciałem poruszyć, to jest kanalizacja, bo ludzie do mnie przychodzą i proszą o interwencję. Na przykład taką, że pan rozsyła pisma do mieszkańców o to, żeby się podłączyć do kanalizacji, a są osoby, które się nie mogą do tego podłączyć. Pan o tym dokładnie wie i pan dokładnie wie, o czym mówię. To jest ulica Akacjowa 4. Tak, i dwa, które nie mogą się podłączyć, bo tak jest pieprzona kanalizacja przez pana i pana wykonawców, że nie można się podłączyć. A im pan wysyła bezczelnie pisma o podłączeniu się do tego przyszłego roku. Pytanie, jak mają to zrobić? Mało tego, dalej na fakturach, które otrzymują ZGM-u, jest widnieje pozycja opłata za kanalizację. Wie pan co? Wysyła pan pismo do kogo, że ma się podłączyć, nie może się podłączyć, bo nie ma technicznych możliwości, pan o tym wie, a obciąża pan dodatkowymi kosztami każdego z mieszkańców, pobierając za nich opłatę. To jest złodziejstwo, bo pan okrada ludzi. I to nie jest tylko jeden przypadek, są ludzie, którzy mają do studzienki, mają kilkanaście lub kilkadziesiąt metrów i muszą za własny koszt to zrobić. Poza tym, z tego co wiem, nie ma pan odbioru jeszcze większości kanalizacji w tym mieście, a to z tego względu, że żadna kanalizacja nie została naniesiona na mapki geodezyjne, które znajdują się w Sycowie. Tak, dlatego że ludzie montują sobie instalacje gazowe i pobierają sobie wyrysy i wypisy, a tam okazuje się, że rur gazowych, przepraszam, wodociągów, czy przepraszam, kanalizacji nie ma nowej. W związku z tym, tak naprawdę, o czym pan mówi z podłączeniem? To jest pan zachowuje się... Myślę, że wie pan więcej niż nadzór budowlany, który udzielił nam pozwolenia na użytkowanie całości kanalizacji i dokumenty na to stosowne posiadamy. Nie, na podstawie tych dokumentów wysłaliśmy informacje do wszystkich mieszkańców o możliwości podłączenia, ponieważ mamy pełną decyzję i zgodę na użytkowanie. No, pan... Też nie wiem, o czym pan mówi, bo to taka decyzja jest w posiadaniu naszym. Chętnie ją opublikuję nawet na Facebooku, żeby każdy się z nią zapoznał. Dobrze, no to teraz pan tłumaczy jeszcze raz, może pan nie zrozumiał. Akacjowa 4 i Akacjowa 2. Żeby pan wiedział, to pan był tam i pan wie, że nie można ich podłączyć. I jeśli ta Akacjowa, mieszkańcy się zgłoszą do nas, to powiem państwu, jak się podłączyć do tej kanalizacji. Proszę bardzo, złożyli do pana o warunki przyłączenia. Odmówił pan. Bo powiedział, że nie ma możliwości. Do mnie się nie składa wniosku o warunki przyłączenia. Do pana się składa. To jest, dopóki nie zostanie przejęta przez kogoś innego, to pan do pana się składa. O warunki przyłączenia do kanalizacji odmówił pan, a mimo to pan wysłał pismo o podłączeniu się. Wie pan co? To pytanie kolejne. A czy pan płaci za ścieki? Oczywiście, że opłacam. Ale w jakiej formie? Pan... Posiadam bezodpływowe trzykomorowe, szambo ekologiczne, które czyli zakupiłem. Rozumiem, że przyjeżdża do pana ZGM. Oczywiście. Regularnie. Super. Czyli rozumiem, a na fakturze ma pan pozycję odprowadzenia ścieków? Mam faktury na każdą działalność, na każde wyciągnięcie. Pytam się, czy na fakturze otrzymaną ZGM-u, czy pan ma pozycję woda, ścieki, czy tylko sama woda? Nie, mam, płacę oddzielnie wodę, oddzielnie mam faktury na ściek. No, za wywózkę.
Tak jest. No to są mieszkańcy w tej gminie, w tym mieście, przepraszam, w gminie, no w gminie to nie było, że za dużo powiedziałem, w mieście, którzy mają, fakturę otrzymują, na której jest woda i odprowadzanie ścieków. A ścieki nie są odprowadzane, czyli muszą, tak naprawdę mają bezodpływowe szamba, muszą prosić o wywózkę, czyli płacą podwójnie za to samo. To proszę mi wytłumaczyć, jak to możliwe, że pan płaci tylko wyłącznie za wodę i za wywózkę, a nie płaci pan za odprowadzenie ścieków. A mieszkańcy Międzyborza płacą za wywózkę i odprowadzenie ścieków, czyli płacą dwa razy, dokładnie Akacjowa 4, Akacjowa 2. W ten sposób właśnie płaci i panu zgłaszane takie rzeczy, pan po prostu tego z tym nic nie robi. Nie pan wytłumaczy, to nie jest okradanie mieszkańców? Jest, bo płacą dwa razy za to samo. Przypomnę też inwentaryzację, którą ktoś robił w 2012 roku, w którym po prostu było narysowane tak, żeby wszyscy jednak byli podłączeni, żeby pan miał podstawę do tego, żeby każdego z mieszkańców obciążać kosztami odprowadzania ścieków. Niestety to była fikcja, którą zgłaszałem. W odpowiedzi usłyszałem, że ktoś to narysował. Ja odpowiedziałem panu Grzegorowskiemu, ale ktoś to przyjął. Tak, sfałszowaną dokumentację, o której też tu wspomniałem kiedyś na sesji Rady Miejskiej. Parę lat temu powiedziałem, że proszę z tym zrobić. Pan powiedział, cytuję, że ma pan w umowie o dotyczącej właśnie tej inwentaryzacji, że zostanie zweryfikowana, zostanie w tej cenie poprawiona. Niestety nic się z tym nie zrobiło, bo Akacjowa 4, Akacjowa 2 nie jest, nie ma nigdzie podłączenia z ich szamba. W związku z tym, proszę panie burmistrzu, takich osób jak Akacjowa 4, Akacjowa 2 jest więcej w Międzyborzu, a pan nic nie robi i ludzie przychodzą do mnie, a nie do pana, bo wiedzą, że u pana się nie da nic załatwić. I to jest właśnie sposób pana na zbieranie pieniędzy, ratowania ZGM-u, który tak padł. A wyprowadzę pana z błędu. Mieszkańcy Zakacjowej, była też u mnie osoba. Zaproponowałem rozwiązanie problemu i spotkanie, więc jeżeli taka sytuacja wyniknie, że poproszą, to wskażemy możliwość podłączenia się bez żadnych dodatkowych kosztów specjalnych. Kolejne spotkanie. Spotkanie już jedno było, na którym pan obiecał, bo byłem na tym spotkaniu. Obiecał pan, że sprawa zostanie załatwiona. I ona jest bez problemu jest do załatwienia. Po nowej sieci kanalizacji sanitarnej wszyscy mogą się do niej podłączyć. Nie mogą się do niej podłączyć. Mogą. No niestety nie mogą się podłączyć, dlatego że studzienka, która została zrobiona specjalnie do podłączenia, jest na takiej wysokości, że nie da się odprowadzić ścieków, żeby ścieki nie będą płynęły pod górkę. I nie muszą pod górkę płynąć, da się to zrobić. No oczywiście, to czemu pan tego nie zrobił do tej pory? A bierze pan pieniądze od tych ludzi? Podłączenie do kanalizacji z jednostek prywatnych jest w gestii osoby, proszę pana. Jak pan może brać pieniądze od ludzi, skoro pan sam tych pieniędzy nie płaci? Odpowiada pan bzdury z tak zwanego prywatnego ogródka również, więc jeżeli jeszcze raz powtarzam, jest możliwość bez problemu podłączenia się, już wtedy na etapie budowy była ta możliwość wskazana. Jeżeli mieszkańcy będą chcieli, to dostaną informacje, jak się podłączyć. Nie muszą do góry płynąć ścieki, bo nie płyną. Jeszcze raz panu przypomnę, mieszkańcy składali o warunki przyłączenia do kanalizacji. Po uzyskaniu... one odmówione z powodu tego, że... Kiedy składali, proszę pana? Teraz, kiedy dostali informację o możliwości podłączenia? W zeszłym roku. W zeszłym roku nie było kanalizacji, to nie mogli mieć warunków. No, przepraszam bardzo, była kanalizacja, dlatego że była studzienka zrobiona, ale okazało się z powodu technicznych, do tej studzienki się nie da podłączyć bloku Akacjowa 4, Akacjowa 2. Nie ma takiej możliwości, bo spad jest taki, że nie da się na niej podłączyć. To powiedział pan, który wykonywał tą kanalizację na tym odcinku. Pan wtedy przyjechał z panią Zwierz, naobiecywał mieszkańcom. Mieszkańcy dalej czekają, płacą za odprowadzenie ścieków, zamawiają albo ZGM, albo innego tutaj przedsiębiorcy, wywożą ścieki, płacą dwa razy za to samo. To jest uczciwe. No nie jest uczciwe. Pan powinien uczciwie zrobić tak. Dopóki się nie podłączą, no to będą musieli ścieki wywozić. Jeżeli pan odmawia komuś warunków przyłączenia, to nie powinien pan odmawiać, tylko pan powinien napisać, że będzie po zakończeniu, zostanie rozstrzygnięta sprawa po zakończeniu. Skoro pan twierdzi, że ma pan odbiór, to pytanie jak nadzór budowlany, czy ktokolwiek odebrał coś, do czego się nie da podłączyć. To rozumiem, że można zgłosić nadzoru budowlanego, że tak naprawdę została zrobiona rzecz, której nie powinien pan robić. Wszystko można zgłosić do nadzoru, każdy ma prawo. Oczywiście. Dobrze, zostanie to zgłoszone także do organów ścigania. To jest
To jest, proszę pana, podwójne płacenie za to samo, a to jest wyciąganie pieniędzy od mieszkańców w sposób nielegalny. I pan doskonale o tym wie, bo sam pan nie płaci podwójnie za ten sieków, tylko pan za wywózkę płaci. Tak powinien mieszkanie, z którym nie ma możliwości podłączenia, powinien płacić. Powinien pan zweryfikować przez parę lat, kiedy pan to robił, zweryfikować, kto ma możliwość odprowadzenia ścieków, a kto nie, żeby ludzie nie płacili podwójnie za to wszystko. Takie jest moje zdanie i nie tylko moje, bo są też ludzie, którzy mają po prostu już dosyć pana rządów, właśnie przez to, że pan obiecuje tylko, poklepuje, po czym pani z tym nie robi. Zapisuje pan sobie w swoim kajeciku, po czym nie podejmuje pan żadnych decyzji. A to jest niedopuszczalne przy tym, jaką pan pełni funkcję. Powinien pan to zrobić wszystko, żeby ludzie byli zadowoleni i żeby nikt nie czuł się taki, że jest okradany. Zwłaszcza, że kanalizacja obecnie podrożała od płatnej ścieków z tego względu, że prawdopodobnie nie ma już dopłaty gminy, albo została na tyle zmniejszona. Jest zmniejszona dopłata. Jest zmniejszona tak, że te opłaty nagle ludzie przychodzą do mnie i pytają się, czemu tyle muszą płacić i muszę wyjaśniać. Tak? Ale to mogą przyjść też do nas. Mamy opłaty za kanalizację naprawdę niewielkie względem innych gmin. Naprawdę mamy względem ich niewielkie opłaty i za wodę, i za kanalizację. Oczywiście można to negować, tak jak pan neguje wysokość opłaty za śmieci. Pewnie najlepsza byłaby za 5 zł, mnie by też cieszyła, ale jest nierealna. A i tak jest jedna z najniższych na okolicy. Wie pan co, proszę nie porównywać okolicy, bo powinien pan... Zawsze porównujemy możliwości na rynku gospodarczym z innymi sąsiadami. Zawsze się porównujemy. Ja panu to wytłumaczę pewną rzecz. Pan czegoś nie rozumie. Przy każdych opłatach związanych z tym, to jest zadanie własne, gmina powinna na tym nie zarabiać. Czyli krótko mówiąc, powinna dokonać szczegółowej wyceny czy kosztorysu kosztów, które się ponosi w przypadku odprowadzenia ścieków i tak samo odprowadzenie wody. Do Polskich Wód pan wie, że się składa wniosek o ustanie wody i tam się określa, dlaczego taką kwotę. Z tego co wiem, nie ma pan jeszcze zgody Polskich Wód na podniesienie opłat za wodę, z tego powodu, że pan za dużo chce. No i znowu pan nie ma racji, bo mamy decyzję Wód Polskich. Ale na ile pan czekał? Proszę? Na ile pan czekał na tą... A dużo krócej niż wiele gmin, które po półtora roku czekają na ustalanie z Wodami Polskimi. Czekał? Około 9 miesięcy. Okej. Okay. Powinien pan zrobić właśnie, oszacować na tyle szybko, żeby brać rzeczywiście tyle, ile rzeczywiście wychodzi, a nie tyle, ile biorą inne gminy. Powinien. My to szacujemy na podstawie własnych kosztów. Przypomnę panu, jak pan ustalił cenę 22 zł, już teraz nie pamiętam, kiedy to było dokładnie, to pan ustalił jeszcze przed uchwałą Rady, był pan w Gazecie Sosnowskiej, duży artykuł pan tam wywiad udzielił, który powiedział, że będzie 22 zł, z tego względu, że wszyscy tyle mają. Po czym była sesja Rady Miejskiej, która się odbyła 2 tygodnie później, ustalana była wysokość dokładnie 22 zł. To widać, że to pan ustala, tylko wyłącznie na podstawie tego, że pan ma taką ochotę, a nie wynika to z żadnych kalkulacji kosztów. Taka wynika to absolutnie z kalkulacji kosztów i z mojego obowiązku zaproponowania radnym na podstawie kalkulacji stawki. Tłumaczyć, jak to pan policzył, że wyszło 23 zł od mieszkańca, jak pan to policzył, że dokładnie nie zarabia pan, ani pan nie traci? No, zawsze tak się, proszę pana, liczy. Odpowiem, bo bardzo chętnie. Proszę bardzo. Proszę. Nie słychać. Nie słychać. Stawek za wodę i za wprowadzanie ścieków to nie jest, że to sobie burmistrz narzuca, czy że Grodzki bierze z sufitu, bo jest załącznik do rozporządzenia, wzór wniosku i tam wynika jedno z drugiego. Tam praktycznie jest zero manipulacji, żeby sobie robić stawki, jakie się chce. One tylko wynikają z kosztów poniesionych przez ostatni rok obrachunkowy, a do tego trzeba zrobić pewne założenia, bo stawki teraz się robi na 3 lata i założenia pewne, ale to też nie, że my sobie sami, tylko z makroekonomicznego, nie pamiętam tytułu, co rząd ustala stawki wzrostowe. I stąd wynika cena wody i ścieki, a nie wynika, że ktoś sobie chce brać
i sobie ustalił, bo się chce wzbogacić albo cokolwiek innego. Jeszcze raz powtarzam, nie ma możliwości manipulacji przy ustalaniu stawek na wodę i odprowadzanie ścieków. Można sobie to rozporządzenie, jeżeli Państwo nie znają, poczytać. Jak się ktoś wgryzie, to dojdzie do takiego samego wniosku jak ja, jeżeli będzie miał ochotę się wgryźć. Dziękuję. Kolejna manipulacja z tego względu, że dobrze Pan powiedział, że ustala się na podstawie sprawozdań finansowych. Tylko chciałem przypomnieć, z tego co potwierdził Pan Burmistrz, sprawozdań finansowych nie ma od 2018 roku. Podstawie analizy finansowej, którą przedkłada operator, a nie sprawozdań finansowych. Nie przeszkadza. Jeżeli się określa w sprawozdania finansowe, których nie ma, a tam są podawane wydatki, które Pan poniósł w prowadzeniu odprowadzania ścieków do prowadzenia wody. Jeśli te sprawozdania nie zostały zatwierdzone przez właściciela, Pana Burmistrza, to w tym momencie one są nieważne. Na tej podstawie nie można tworzyć kalkulacji żadnych. W związku z tym tak naprawdę to jest jedna wielka fikcja. Czyli krótko mówiąc, wracamy do tego, co powiedziałem. To Pan Burmistrz ustala ceny, a nie żadna kalkulacja i Panie Grzegorowski. Tak to wygląda. Tutaj tylko dodać, że tutaj Pan akurat jest w błędzie, bo na komisjach jak najbardziej ustalamy, jeśli chodzi, są różne za i przeciw i wybiera Rada, tak? Jeśli chodzi jakie stawki. I dla mnie 22 zł, to powiem Panu szczerze, to jest sukces w obecnych czasach w porównaniu faktycznie z sąsiednimi gminami. Także na przykład słyszę, co koleżanki w biurze czy cokolwiek rozmawiają. 32 zł mają obecnie od września nowa stawka, co do tej pory było 28 gminie Twardogóra. Niech Pan zobaczy, czy to po prostu my służymy mieszkańcom, czy nie. Wie Pan co, dokładnie wiem, że pieniądze gmina musi gdzieś po prostu ściągnąć. Jeżeli nie ma z podatku, dlatego że największy przedsiębiorca w Międzyborzu jest zwolniony z podatków, to w tym momencie nie ma środków. W tym momencie sposobem na ściągnięcie dodatkowych pieniędzy właśnie jest podniesienie opłat, które są po prostu, krótko mówiąc, upychane tylko po to, żeby właśnie te pieniądze wykorzystywać tak naprawdę nie na ten cel, na który zostały wykorzystywane. Taka jest prawda. Bo nawet w sprawozdaniach finansowych gminy, gdzie powinien być dokładnie wymienione szczegółowe wydatki związane przy odprowadzeniu ścieków i doprowadzeniu wody, nie ma szczegółowych, tylko są ogólne. Wynagrodzenia 10 tysięcy złotych. Tylko ja mam pytanie, jeżeli wynagrodzenie nawet ZGM-u jest w tym umoczone i za to są poniesione koszty, to pytanie, a opłaty za cmentarz, opłaty za wykonane usługi. Tak naprawdę to rozumie, że Pan Prezes dotrzymuje tylko wyłącznie ze śmieci wynagrodzenie swoje i za ścieki, czy z jakichś innych źródeł. Nie ma tych kalkulacji, nie są czyste te kalkulacje na tyle, żeby każdy mieszkaniec, który sobie przeczyta to raz, zrozumiał, czy rzeczywiście tak wygląda, że pieniądze pobrane za śmieci rzeczywiście są przeznaczone na gospodarkę śmieciową. Co do grosza, powtarzam, co do grosza. Jak to zostało wyliczone, 123 zł, czy rzeczywiście te koszty są tak dokładnie dobrane, że wychodzi na to, że każda złotówka, każdy grosz na to wydane, nie ma takiej możliwości. To też były zarzuty do każdej gminy, która ustalała pewne kwoty. Dlaczego ustaliście na przykład 22, 29, 18? Były gminy, które określały na przykład kwotę 8,90, 8,80, bo z kalkulacji faktycznych tak wychodziło. Tu kalkulacji nie ma, powtarzam, z tego względu, że sprawozdań... Wie Pan co, dość tych kłamstw. Kalkulacje za każdym razem są udostępniane, są dla wszystkich pokazane. To po pierwsze. Po drugie, gmina od trzech lat dopłaca. Podstawą do sprawozdania finansowego jest umieszczenie na KRS-ie. Jeżeli na KRS-ie nie ma... A co ma KRS do stawek na śmieci? Przecież jeżeli mamy oddzielną umowę na operatora na dowóz, to jest jeden koszt. No koszt deponowania na składowisku odpadów to jest drugi koszt. I koszt obsługi systemu to jest trzeci. No koszt. Pan jako księgowy miesza rzeczy, które są niezgodne. Jest Pan w kompletnym błędzie. Nie, Pan ma po prostu własną prawdę, którą Pan żyje, zupełnie niezgodną z rzeczywistością. Tą prawdą się Pan kieruje, tak się można kierować. Panu tłumaczę rzeczywistość. To nie jest rzeczywistość, to są bzdury i kłamstwa. Pan jest bzdurą jedną wielką praszką. Już panu tłumaczę. Pana poziom określam. Jest ustawa, która dokładnie określa, na co mogą być pieniądze zebrane za śmieci przeznaczone. Dokładnie jest to katalog. Nie ma w nich informacji, że za te pieniądze może utrzymać spółkę z OO,
prowadzącą wysypisko na Olszowy. No przepraszam, o tym mówię, nie pan posłucha. Pan, nie, mieli... nie mogą trzymać spółki, która prowadzi wysypisko? Może pan, ale nie za pieniądze, które otrzymuje pan od mieszkańców. Ale to takie bzdura, są... to jest dokładnie system gospodarki odpadami. To z tego się właśnie utrzymuje te koszty. Dokładnie to, jeden do to jednego. To pan nie rozumie. Nie ma pan racji. To pan nie ma racji, dlatego że ustawa, mówię wprost, pieniądze zebrane od ludzi można wydać na... Jest dokładnie wymienione szczegółowo. Szczegółowo. Nie ma tam informacji o spółce. A teraz panu wyjaśnię dlaczego. Dlatego, że spółka z OO jest zarząd, jest prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która, jeżeli nawet zainwestuje i wyda pieniądze, to nie jest dla pana strata, bo inwestycja na przyszłość to jest tylko wyłącznie w danym roku obrotowym jest inwestycja, która nie jest tak naprawdę kosztem. Jeżeli pan twierdzi, że Olszowie trzeba było pomóc, bo tak powiedział w wywiadzie w Gazecie Sycorskiej, że musimy podnieść opłaty, bo Olszowa zaliczyła w topę, tak pan napisał. Powiedział. Tak, jest, tak pan powiedział, tak. Może nie w topę, może słowo w topa, może innego argumentu, może innego pan podał, ale tak powiem. Dobrze, nie pan nie będzie taki mądry, dobrze? I teraz pan powiedział, że to Olszowa, to pan się kompletnie nie zna na tym, jak wygląda działanie spółki z O. Jeżeli ktoś miał zyski w poprzednich latach, to stratę ponosi zysków za poprzednie lata. Wiosk pokrywa. I dokładnie, a pan twierdzi, że trzeba podnieść opłaty, bo trzeba pomóc Olszowej, która jest w trudnej sytuacji finansowej. O czym pan mówi, skoro ze sprawozdania finansowego Olszowej, którą ściągnąłem, a pan na oczy na pewno nie widział, a powinien, bo jest pan w Radzie Nadzorczej Olszowej. W Radzie Nadzorczej? No, gmina jest właścicielem, jest udziałowcem, w związku z tym ma pan możliwości ingerowania w Radzie Nadzorczej. Dobrze, wracamy do tematu. W związku z tym... Proszę mnie za słówka nie brać, to pan powinien wytłumaczyć tak wszystko, żeby to było jasne i czytelne, a nie ściągać tutaj pana z Olszowej, który ma kłamot, trzeba wziąć też mnie i byśmy wtedy porozmawiali z panem z Olszowej na temat prowadzenia spółki. Jeszcze raz powtarzam, strata, z jakiej spółka Olszowa zaliczyła, pokryła przychodami z lat wcześniejszych. Czyli krótko mówiąc, to proszę wytłumaczyć mi, jaka jest dzisiejsza sytuacja Olszowej. Jest na plusie czy na minusie? Olszowa jest na plusie. To dlaczego w takim razie nie obniży pan koszt, nie obniży pan opłat za śmieci? Do kosztów rzeczywistych, ponieważ Olszowa to nie tylko funkcjonowanie bieżące, ale inwestycje dalej w kolejną... I znowuż pan sobie zaprzecza, z tego względu, że jeżeli pobiera się opłatę, to powinna być poniesione opłaty faktyczne. A pan teraz mówi, Olszowa jest na plusie i pan nie chce obniżyć kosztów za śmieci, tak? Zupełnie irracjonalne fakty. Pan, nie ma pan wiedzy, nie ma pan sposobu danych, ma pan własną prawdę, którą pan próbuje wcisnąć w publicznym miejscu. Nie będę z kimś rozmawiał, to nawet szkoły nie skończę, skończyłem studia. Z rachunkowości, tak. Na Uniwersytecie we Wrocławiu. A pan? I na tym się niestety znam. W przeciwieństwie do pana, to pan po prostu ma tylko wyłącznie swoje jakieś, nie wiem, wymysły, które po prostu pan próbuje udokumentować. Bzdury pan opowiadasz, mi wstyd za czasami za pana wypowiedź, bo się po prostu aż czerwienie. Ja, jak pan coś mówi o sprawach finansowych i tak tego, że musimy podnieść, bo Olszowa ma problemy. O czym pan mówi? Bzdury pan opowiada. Podniósł pan opłatę dlatego, że Olszowa, to pana wywiad może mogę go przynieść i zacytować. 22 zł pan powiedział, że będzie taka opłata i taka była. To pan ją ustalił, a nie jakieś kalkulacje. Powiedziałem, że taką kalkulację zaseguruję radzie do podjęcia, bo wynika to z faktów. Rozumiem, że nie wie pan, co pan w ogóle mówi. Na pewne głupie pytania trudno odpowiedzieć, także mogę nie wiedzieć. Dobrze. Zadałem pytanie. Czy Olszowa jest na plusie? Tak. To dlaczego pan nie obniża opłaty za śmieci? Ale co to zmienia, czy jest na plusie? Ja bierze pan uwagę, że spółka... Ale to skąd spółka, pan... Odpowiadam, proszę pani pozwolić. Spółka ma w tej chwili kolejne inwestycje, otwieramy następną kwaterę, bo się kończą miejsca w Olszowej. I to są środki, które są potrzebne, więc nie będziemy obniżać stawek, które mamy i tak jedne z najniższych na terenie. Jeżeli chodzi o RIMPOKi, jedne z najniższych, to można sobie sprawdzić bez problemu. W związku z tym, a i tak proszę pamiętać, że od 3 lat na koniec roku rekompensatą dopłacamy środki po to, żeby nie obciążać mieszkańców. I to też idzie z systemu gospodarki odpadami, a nie wynika już z wpłat, czyli pokrywamy to z kosztów własnych. Czyli rozumiem, że nawet gdyby Olszowa miała milionowe zyski, to tak naprawdę nie wpłynie to w ogóle na zmianę opłaty za śmieci. A to są pańskie delegacje, źle pan rozumie. No przepraszam bardzo, ale jeżeli ma zysk ktoś, a pan powiedział, że podnosimy, bo ma stratę, a teraz mają zysk, a pan nie chce zmniejszyć opłaty, no to nie rozumiem, jak pan to policzył, że to znaczy, że to oznacza, że bierze pan inne wydatki, tak? Inne. Czyli
bierze pan pod uwagę co? Obsługę ZGM-u. Znowu pan nie rozumie, że pan Olszowe, ZGM-y, no to są fajne tematy. No to jeszcze raz, może po kolei, bo widzę, że do pana. Ale to proszę przyjść, ja to będę tłumaczył pan indywidualnie. Jeszcze raz, większość to ludzi rozumie, pan tego nie rozumie. Nie będziemy tego tłumaczyć. W jednym roku podniósł pan opłatę, twierdząc, że dlatego, że Olszowa ma stratę. Pan podniósł. Obecnie Olszowa jest na plusie, w związku z tym powinien pan obniżyć. Nie chce pan obniżać, to oznacza, że bierze pan inne wydatki związane z tym, że musi pan pokryć inne wydatki. Ale to z Olszową, czy już nie z Olszową, bo nie wiem? Nie, pan... No, ja też nie wiem, co ja rozumiem, że pana zmierzy. Zachowanie obecne to jest tylko po to, żeby zdenerwować mnie lub... Nie wiem, co pan chce osiągnąć. Proszę odpowiedzieć na pytanie. Jakie pan wtedy bierze koszty, jeżeli nie bierze pan pod uwagę Olszowej, jakie pan bierze koszty w związku z ustaleniem opłat za śmieci? Co pan bierze pod uwagę? Już powiedziałem, bierzemy trzy grupy kosztów. Po pierwsze, deponowanie odpadów w spółce Olszowej. Po drugie, kwestia odbioru i dowozu, transportu odpadów. Po trzecie, koszty obsługi systemu. Koniec. Okay. A jeszcze promocja lub zakup dodatkowych materiałów czy pokoju. Czyli rozumiem, że wynik finansowy Olszowej nie ma wpływu na ustalenie wysokości stawek. A wynik finansowy Olszowej na tę porę nigdy nie miał wpływu, ponieważ tylko koszty deponowania i transportu i rekultywacji odpadów miały istotny wpływ na koszty. Ale tak pan to określił w wywiadzie dla Gazety Sycowskiej w momencie, kiedy pan ustalał wysokość opłaty za śmieci w wysokości 22 zł. I wracamy znowu do pańskiej teorii. No nie teoria, tylko to jest na papierze, to są pana słowa, w związku z tym niech pan się czasami zastanowi. W gazecie, którą czytają ludzie, którzy są na poziomie, mają jakąś wiedzę, to proszę czasami się zastanowić, czy nie bredzi pana, bo gada głupoty, żeby później nie było tak, że ta gmina jest postrzegana właśnie za taki zaścianek. I powinien, tak, przez pana, bo pan podejmuje takie decyzje razem z Radą. Taka jest puenta tego wszystkiego. To pan nie powinien takie rzeczy robić na takim stanowisku. Powinien się pan zastanowić parę razy, bo się posiłkować skarbnikiem, który panu by to wszystko wytłumaczył, albo powiedział, co ma pan mówić, żeby to miało ręce i nogi. Bo to, co pan opowiada, to są po prostu bajki. A bajki jest taka, że właśnie komornik siedzi teraz z młotkiem, czeka tylko na, aż przyjdą chętni na kupienie za 500 tysięcy terenu na Kolejowej 9 i w tym momencie przejdzie to w prywatne ręce kolejny teren, nie mówiąc o terenie, który pan sprzedał dla Dino w dziwnych okolicznościach za śmieszne pieniądze. Bardzo publicznym przetargiem. Za śmieszne pieniądze. To jest, wie pan co, za tą działkę jest mniej niż za teren pod zabudowę, który pan sprzedaje w tym samym czasie. Nie jest to dziwne? Tak, działka pod zabudowę mieszkaniową jest większa, sprzedawana przez gminę, niż ten teren, który kupiła Dino. On jest teren nie zabudowy mieszkaniowy, tylko usługowy. W związku z tym tego cena powinna być znacznie większa. Przypomnę tylko, że w Sycowie, taki teren, gdzie tam ma wojna o spalarnię, teren, który jest tam około 2 hektarów, za 6 milionów został sprzedany, czy kupiony przez tą firmę. A tu teren, który prawie 1 hektar, 0,8, sprzedany został za ile, panie burmistrzu? Śmieszne pieniądze. Pan nie wie, tak oczywiście. Proszę pana, nie wyceniam terenów. Nie wyceniam terenów pod sprzedaż. Wycenia ją biegły rzeczoznawca z listy biegłych rzeczoznawców krajowych i na tych wycenach bazujemy, ogłaszając przetargi. A jak się nie mamy porównywać, to nie porównujmy się. To jest Syców, to i tego. To jest dowód na to, że nie jest pan w ogóle dla mnie osobą, która może to rozmawiać. To są teraz przepychanki. Bo pan tylko używa siły, tak, siły pan używa. Przepraszam, przypomnę, straszenie mnie tutaj na tej sali. Jak pan straszył, że ja się czegoś dowiem się, co pan zamierza zrobić z tym, co ja robię. Czyli krótko mówiąc, jest to straszenie mieszkańca, który ma coś do powiedzenia. Tak, i to powiem publicznie. Jeszcze raz powtórzę, tutaj byliśmy sami na sali, bo było przy wyłożeniu planu zagospodarowania przestrzennego i pan powiedział, że wiem, tak pan powiedział, wiem co pan robi i zobaczy pan. A mówię, co pan zamierza z tym? O, zobaczy pan. Czyli to jest straszenie mieszkańca, tylko dlatego, że mieszkaniec ma inne zdanie niż pan. A pan powinien to uszanować, bo moje pomysły to pan powinien realizować. Rozumiem, że sesja Rady Miejskiej dalej się odbywa, tak? Oszczędzę sobie, proszę pana, realizację pańskich pomysłów. Mam pytanie do pani przewodniczącej. Słucham. Czy to jest dalej jest sesja Rady Miejskiej? Tak, cały czas. Proszę zanotować, że paru radnych wyszło. Proszę o tym nie zapomnieć. Tak, zwalniali się. To jest szacunek właśnie radnych do mieszkańca, który ma coś do powiedzenia. Mają obowiązki. Obowiązek mają za to płacone, że tu przychodzą. Tak, ja pana i to nie małe pieniądze, przypomnę, w związku z tym powinni być do końca, tak są sołtysi, no co niektórzy się tutaj uśmiechają,
po prostu szacunek dla ludzi, dla mieszkańców powinien być taki, że powinniście ich słuchać i z nimi się spotykać, a nie robić sobie tutaj właśnie we własnym zakresie, we własnym towarzystwie podejmować pewne decyzje kluczowe dla ludzi z całej gminy. Przedszkole tak, tylko nie w tym miejscu. Dlatego pytam o kuchnię, z tego względu, że pomysł, tego co pamiętam, było budowy przedszkola na terenie szkoły, przy szkole, bo taka nawet jest przetarg, przy szkole podstawowej, a nie gdzieś w innym miejscu. Można by zaoszczędzić na kuchni, bo można zrobić jedną kuchnię, zaoszczędziłbym na jednej kuchni, na logistyce, czy przenoszenie dzieci, szkoły i tak dalej. Można byłoby zaoszczędzić ogrzewanie, jak pan mówi. Niestety kuchnię trzeba też ogrzewać. Pytanie, co pan zamontuje? Czy pan te solary, które nie działały przez parę lat na budynku szkoły, to pan tak ma zamiar ogrzewać niektóre rzeczy, obiekty w tej mieście? Tak. Solary na budynku szkoły były, ale nie były używane, bo tak pan się w tym chwalił, że pewnie pan tym zapomniał to podłączyć. Tak, gaz tak samo podłączony do straży pożarnej w Międzyborzu, też był, podłączenie było, a gazu nie był używany. Wiele, 2 lata chyba, tak, z tego co pamiętam. I co? Bzdury i bzdury. Bzdury, oczywiście, że bzdury. Tylko tyle pan powinien powiedzieć, nie ma pan dowodów na to. Tylko, że rachunki za takie niegospodarność, proszę pana niegospodarność, skutkują tym, że właśnie mam taki efekt. Ciekawe, ile za co pan ogrzeje gminę, samą budynek gminy, w którym jedyne okna, które zostały wymienione, to są pana okna, a specjalnie byłem, poszedłem sobie zobaczyć, rzeczywiście na całym budynku tylko pana okna są wymienione. Szaleństwo, szaleństwo. Tylko szkoda, że pan nie wymienił wszystkich okien, jak pan miał na to pieniądze i okazję, bo dzisiaj szukanie i mówienie, że to nie pan, to Polski Ład, KPO, jacyś tam ludzie, że to są wina innych ludzi. Nie, to są pana, to jest pana wina, bo pan powinien w dobrej koniunkturze budować, a nie wtedy, kiedy jest 30% na materiale budowlanych, są podwyżki. To znaczy, tak jak powtarzam to, co powiedziałem ostatnio. Rozumiem, że będziemy przy szkole mieli o 30% mniejsze, albo o 30% zabraknie. Pytanie, skąd pan weźmie pieniądze? Skoro dostał pan 6 milionów, wnioskował pan kiedyś, tu chciał pan wnioskować, o 3 miliony wycofał się pan z tego. Nie wiem dlaczego. O czym pan, co pan miesza temat Polskich Ładów z RPO, z latami do tyłu? O czym pan mówi teraz? Na sesji Rady Miejskiej, jednej z tych sesji, była uchwała o podjęciu uchwały o dofinansowaniu do przedszkola, bo brakuje 3 milionów. O rozbudowie przedszkola Bajka, o 2 oddziały i kuchnię z programu w RPO. 9 milionów jest do wybudowania. 9,990. I pan wierzy, że za te pieniądze da się wybudować dzisiejsze czasy? Potwierdzałem panu, mam podpisane umowy i informacje od wykonawcy po 2 radach budowy, że wybuduję za te pieniądze przedszkole. Rozumiem, że jak po zakończeniu i będzie rzeczywiście więcej, bo będzie o to wnioskował, to za to odpowie. Pan? Nie rozumie pan, że do środków z Polskiego Ładu nie wolno dołożyć innych pieniędzy niż te, które są zapisane w budżecie? To ja pana informuję, że takie jest działanie systemu Polski Ład. Proszę wciągnąć się w tematykę. Tam nie można dokładać środków własnych. Nie obrażam pana, tylko proponuję, żeby pan się doinformował. Pan nie obraża, pan może, a ja nie mogę się bronić formalnie, tak? Pan powinien przyjąć wszystko, mieszkaniec może panu... A ja przyjmuję, ale też nie pozwolę się obrażać. No niestety... I wypowiadać bzdur, pan nie ma wiedzy, a pan eksponuje wyroki, opowiada o czymś, czego nie ma. Nie można dołożyć do Polskiego Ładu, do środków zapisanych w rozporządzeniu i do umowy nie można dokładać. Zamknięty temat jest, nie można, to nie działa jak tak RPO, gdzie można rozmawiać z wykonawcą o zwyżce kosztów, to jest kwota zamknięta. Proponuję skończyć, bo mieszamy bardzo dużo tematów. Jeszcze raz proszę, żeby pani zanotowała, że podczas sesji Rady Miejskiej wszystkie są radni zanotowane. Opuścili ten, żeby ludzie, mieszkańcy Międzyborza wiedzieli, jaki jest stosunek radnych do problemów zgłoszonych na sesji właśnie im. Bo wyszedł na przykład pan radny z ulicy Wrocławskiej, który kompletnie się nie orientuje, co się dzieje. Zadawałem pytania różne, nigdy nie potrafił odpowiedzieć na żadne pytanie. Twierdził, że to nie on, to gmina. To po tym zdaniu stwierdziłem, że nie będę z nim rozmawiał, bo to właśnie jest pana poziom. Tak, reprezentowany przez radnego, pan reprezentuje dokładnie ten sam. Ja pytam się, a pan po prostu kpi, śmieje się, uśmiecha się. Wie pan co? Uśmiech to jest oznaką radości, ale bezradności. W pana przypadku to jest to drugi przypadek.
Pan jest bezradny, pan po prostu nie potrafi podjąć, prowadzić gminy, doprowadzić do tego, żeby gmina rzeczywiście była gminą na wzór, tak, przypomnę tylko panu, kiedyś dawno, dawno temu gmina Międzybórz wygrała konkurs na gospodarności, tak, dostała nagrodę gospodarności. To były czasy, które... 30 lat temu, tak. Tak, to 30 lat pan się dołożył do tego, co się wydarzyło pana poprzednicy, którzy po prostu tą gminę doprowadzili do takiego stanu. Pan dalej tą gminę po prostu niszczy, mieszkańców niszczy, którzy mają inne zdanie, bo pan niszczy. Tak, to zachowanie, które pan przedstawia, to co pan robi, to jest niszczenie. Niszczenie mieszkańców, niszczenie ludzi, którzy mają inne zdanie i straszenie ich, że pan coś zrobi, to nie przystoi takiemu komuś na takim stanowisku. Nigdy nikogo nie straszyłem, a weryfikacja naszych działań, moich i innych, jest zawsze oceniana w wyborach. W tej sali pan straszył mnie, że pan coś zrobi, że zobaczę. To jest straszenie, proszę pana, w czystej postaci. Urzędnik na stanowisku burmistrza mówi mieszkańcowi, że ja zobaczę, wcześniej mówiąc, że wie, co ja robię. Co to, jak można to odbierać? Jako straszenie. Decyzje, które pan podejmuje w gminie i rada, która była komisja, no, która poprosiła, żebym się pojawił razem z żoną, wytłumaczyłem. Rada nawet nie życzyła, nie zawiadomiła o swojej decyzji, nie wiem nic. Nagle się okazuje, że o podatkach dalej nic nie wiem. Jakieś ściąganie, komornik oczywiście ściąga, no bo oczywiście to jest właśnie zemsta pana burmistrza za to, że się odzywam. To przepraszam, gdzie jest decyzja rady o tym, że rzeczywiście pan może to ściągnąć? Pan dostał coś? Ale w tym momencie to nie rada podejmuje decyzję, tylko ordynacja podatkowa i należności podatkowe ściąga organ. Nie, proszę pana. I ściągam tak, jak mówi prawo. Podatki lokalne ustala rada. Podatki tak, ale nie informacje, czy mam ściągać, czy nie ściągać. Po to jest ustalenie i po to jest organ, żeby wykonywał decyzję. Pan może ściągnąć, to wtedy, kiedy jeżeli jest prowadzone postępowanie przez radę, bo jest prowadzone jakieś tam czynności wyjaśniające, rada powinna podjąć decyzję, na tej podstawie może pan wtedy mieć zielone światło na ściągnięcie, a pan nie czeka na decyzję rady, tylko pan ściąga. W związku z tym, to jest dokładnie, ja czuję, to jest kara za to, że się odezwałem, albo że się odzywam od wielu lat, próbuję coś w tym mieście zrobić za pan. I to jest dowód na to, jaki mają stosunek radni do mieszkańców, nie tylko do mnie, ale też do inni, którzy skarżą się na pana i na radę, że właśnie w ten sposób są dyskryminowani, są w ten sposób niszczeni za swoje poglądy, inne niż pana, wyrzucani są z pracy, tylko dlatego, że mają inne zdanie, albo po prostu nie mogą być, przepraszam, w gminie już wymiana pokoleniowa chyba u pana nastąpiła, bo pracownicy, którzy tam kiedyś pracowali, chyba już nikogo tam nie ma. Z tych starych pracowników wszyscy uciekli od pana, bo się pana, nie wiem, boją, albo po prostu już mają dość. Pańska interpretacja, tak? Nie interpretacja. To jest, pańska interpretacja. Proszę bardzo, lista... A podatki ściągam nie dlatego, że pan się odzywa, tylko dlatego, że pan ich nie płaci. Nie, proszę pana. No skoro pan nie płaci, no nie mogę ściągnąć kogoś, kto płaci. Już panu tłumaczę. Jeżeli jest, powiedziałem radzie, zapłacę co do grosza, pod warunkiem, że zostanie to dobrze ustalone. Pan nie ustala nic, tylko pan wykonuje, jest pan katem dla mieszkańców, katem. Pan wykonuje, nakaże... W przypadku pańskim wypowiedziały się i Regionalne Izby Obrachunkowe, i SKO, i sąd. Nakazuje pan pracownikowi, nie będę tu mówił o sądach, bo to nie zna pan podejście ludzi do sądów, w związku z tym nie będę. Pan nakazuje pracownikowi, wykonaj. I pracownik wykonuje, mimo wcześniejszego pisma skierowanego do mnie, że przenosi termin na inny czas. Niestety tego czasu już nie miałem, bo decyzja została wykonana. To jest zachowanie pana właśnie po tym, że odważyłem się tu przyjść na sesję absolutoryjną i wytknąć panu błędy, które zgłaszali mieszkańcy. A to jest pana stosunek do mnie, że pan po prostu zemsty stwierdził pracownikom wykonać, zabrać, zniszczyć. Tak, bo tak pan postępuje. Nie jest pan partnerem do rozmowy. Bardzo wiele osób, których ściągamy należności podatkowe, nie przychodzi na sesję, ale jeżeli nie płacą, to są te należności ściągane. I tak też jest w pańskim przypadku i też tak będzie, jeśli pan nie będzie płacił. Tłumaczę, bo pan nie rozumie, zapłacę tylko za to, co rzeczywiście mam zapłacić. A nie płacę na przykład za teren zabudowany, na którym rosną pomidory.
Znowu prywatne pańskie sprawy, tak. Nie, proszę pana, na który mam sad, tak, i ogródek. I za to mam płacić jako teren zabudowany. Tłumaczę, że to nie jest ten zabudowany, a pan nasyła pracowników gminy, którzy tak naprawdę nic innego nie robią, tylko co? Pomierzyli chodniczek dojścia do mojego biura, nie mierząc innych powierzchni. I to jest sposób, bo pan wysłał pracowników w konkretnym zadaniu, macie tak to zmierzyć, żeby mu dowalić. Nie zrobi pan w żadnej weryfikacji tego, jaki jest stan faktyczny, tylko pan podejmuje pan decyzję. Bo pan, gdyby był ktoś z pana otoczenia, to na 100% mogę sobie dać głowę i uciąć, że byłaby sprawa załatwiona pozytywnie, dostałby takie naliczenie. I to jest ten właściwy poziom rozmowy, który pan się chwali. Przepraszam, wynikałoby z wyliczeń. Kolejne, używa pan dokumentów, które tak naprawdę nie wiem skąd pan je wziął, czy pan je z kosza wyciągnął, czy załatwił gdzieś pan sobie. Są dokumenty, na których nie ma daty przyjęcia do urzędu, a pan tych dokumentów używa. Mało tego, te dokumenty są podstawą do wyznaczenia podatku od nieruchomości. Proszę wybaczyć, metody nie z tej epoki, proszę pana. Proszę przypomnieć sobie, 89 rok już był, a pan dalej tkwi przed tym rokiem. Pan po prostu dawno ma cechy, tak jak tutaj naczelników, jakichś po prostu ludzi, którzy tutaj rządzili, wiadomo, z legitymacjami, jakie mieli w ten. Proszę, taka jest prawda, proszę pana. Do 89 lat nie będę się odnosił. Metody pana to są z innej epoki, bo pan powinien mieszkańca wysłuchać, przyjąć argumenty, które pan składa, a rada powinna słuchać mieszkańca, a nie pana burmistrza. I pani przewodnicząca, proszę powiedzieć, co z moją sprawą? Było proszę spotkanie. Pana, był pan z podatkami, wyjaśniał pan radzie swoje stanowisko dotyczące swoich podatków. Wysłaliśmy to do radcy, przyszło pismo i na tym jest koniec. Ale my nie jesteśmy od podatków, od pana wyliczania i finansowych. My jesteśmy od uchwalania stawek obowiązujących w całej gminie. Ale jeżeli pan tu tłumaczył i dalej się to widzę ciągnie. Już pani tłumaczy. Rada zatwierdza stawki podatku. Tak? Po czym jeżeli mieszkaniec ma... No miał pan jakiś problem nie z pamięta jakimś... skończyć. Uważa, że podatki źle są naliczone. Czyli cokolwiek, jakikolwiek jest problem, problem z czymkolwiek, tak, to proszę zapamiętać. Pani jest organem uchwałodawczym, a pan burmistrz jest organem wykonawczym. Nie idzie się do organu wykonawczego, dlatego że rozmowa z panem burmistrzem o jakiejkolwiek sprawach nie jest podstawą. Bo pan burmistrz jako wykonawca wykonuje uchwały, wykonuje rzeczy, które mu zostały zlecone. Jeśli mieszkaniec uważa, że coś jest źle, no to i nie może tego ustalić z panem burmistrzem, który jest zemsty, dalej postępuje, jak postępuje. No nie wierzę. Złożyłem do rady prośbą o interwencję, bo mam na to prawo, a państwo są do tego powołani, te sprawy załatwić. Odbyło się spotkanie, tak, po czym nie dostałem żadnej odpowiedzi, a walec jedzie. To są metody, nie z tej epoki, jeszcze raz pani powiem. Bardzo dobrze pani pasuje do pana burmistrza, właśnie tym, że pani nie postępuje zgodnie z przepisami. Zgodnie z przepisami. Zapoznałam się. Ja nie dostałem żadnej informacji. Z pana zabytkami, z pana wszystkim. Nic pan, ja wszędzie nie pisma byliśmy wypisane, rozmawialiśmy. Jeszcze raz o powtarzam. Tym, i radca od tego jest, bo nie w każdej gminie, żeby się do tego odniósł. A więc wszystkie dokumenty poszły i dostał pan to pismo od nie tego nie dostałem radcy. Żadnego pisma. Od tego radcy. Żadnego pisma od radcy nie a otrzymałem. Jak pan uważa, że ja ma pan sobie, proszę źle nie naliczone, kłamać, proszę nie kłamać, bo wszystko to nagrywa. Idzie pan do podatków i zmienia. No chyba wszyscy tu ludzie płacą podatki. Byłem, chciałem zmienić. To się okazało, że pan Drapiewski, który tam pracuje, nie zamierza ze mną rozmawiać na ten temat, bo powiedział, że nie będzie ze mną rozmawiał. No to po co ja tam przyszedłem? Mam z kim rozmawiać? Ze ścianą czy segregatorem? Pan, pracownicy gminy są od tego, żeby wytłumaczyć mieszkańcowi i powiedzieć, gdzie jest popełniony błąd, gdzie jest źle podane pewne informacje, a pan Drapiewski powiedział, że nie będzie ze mną. Odwrócił się tyłem do mnie i poszedł do własnego biureczka. To są zachowania urzędnicze,
chyba w waszych czasach takie były urzędnicze, że urzędnik, tak, takie są czasy, takie rzeczy się czasy prowadzi. Ale panie Ostrowski, pan też tego spokojnie nie tłumaczy. Mieliśmy, pan też musi jakoś spokojnie, ma pan akty notarialne, ma pan wszystko, no to ja nie wiem, w czym jest problem. Tam chyba widać, co pan ma. Już pani tłumaczy. Wie pan, w czym pan mieszka, nie? To chyba nie jest to takie straszne. Ale nie, nie, pani, dobrze, nie pani, nie, nie pani wytłumaczy. Ma pan działalność, wie pan, gdzie, w którym miejscu. No to chyba idzie to napisać. Mam 50 metrów działalności, tego ja nie rozumiem. W ogóle właśnie tego to, nie mogę zrozumieć, pani, czym jest problem. To znaczy, że nie powinna pani piastować tego stanowiska. Już pani tłumaczy. No widocznie jeżeli, wszyscy tu nie powinniśmy pani piastować. Tłumaczy. Jest pan najmądrzejszy. Najdoskonalszy. Nie, 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 nie. Ja chciałem wytłumaczyć. Ja cenię pana za to, że pan... Zabrać głos tutaj panu, bo będziemy do wieczora siedzieć. Pani Krysiu, proszę jednak wiedzieć. Może pani wyjdzie, że pani przeszkadzam. Pani Dzikowska, może pani wyjdzie, pani przeszkadzam. A pani weźmie policję, to pani jest słynna z tego. Wracamy do tematu. Jeszcze pani tłumaczy sprawa podatków od nieruchomości. Mieszkaniec składa deklarację. No tak jak wszyscy. Właśnie nie, widzi pani. Okazuje się, że deklaracja nie jest istotna w przypadku tego, jeżeli jest poprawnie to ustalone w geodezji, gdzie są powierzchnie ustalone poprawnie, wtedy się nie składa żadnej deklaracji, dlatego że mieszkaniec nie jest geodetą i nie może podać powierzchni gruntów, które posiada, chyba że to jest cały grunt, tej samej po prostu charakterze. Jeśli są grunty o różnym charakterze, to jest ta sama działka, to nie może ustalić poprawnej, dlatego że nie jest zgoda, to mało tego, taka osoba jest nieuprawniona, żeby ustalać wysokość. No to, i w no tym to... przypadku, to ja pani skończy, w tym przypadku na mojej działce są powierzchnie różne, dlatego że są tam uprawne, jest dział, jest sad, jest ogród, rolnicza też jest część i jest część, w którą jest budynek mieszkalny, a także biuro. W związku z tym okazuje się, Na jednej działce, jeszcze raz powtarzam, jest kilka obszarów. Jedyną osobą uprawnioną do wyznaczenia tych obszarów jest geodeta. Tak? Przyzna pan, panie burmistrzu? Tak. Pan. Proszę? Dlatego, że pan geodeta, nie wiadomo skąd, nagle stworzył dokument, na którym nie ja się podpisałem, on go wypełnił. Mało tego, ten dokument nie został zarejestrowany jako przyjęty, nie miał daty ani osoby przyjmującej tego dokumentu. A ten dokument obecnie jest podstawą do wyliczenia podatków. To proszę wytłumaczyć mi, na jakiej podstawie ktoś określa pewne wielkości, skoro dokument sporządzony, nie ja go sporządzałem, nie ja go podpisałem, a ten dokument nigdy nie trafił do urzędu, bo nie ma daty przyjęcia. W związku z tym proszę odpowiedzieć na pytanie. Jak można ten dokument brać pod uwagę? Tylko dlatego, że pan burmistrz zdecydował brać, zsiąść wszystko, zniszczyć. Taka jest prawda. Niech pani posłucha, jeżeli już pani do mnie coś powiedziała, to proszę się odwrócić. Powiedziałem tutaj na spotkaniu, też pani mówiła, zapłacę za podatki, które są, wynikają z faktycznych, z stanu faktycznego. I to powiedziałem, powtórzyłem tutaj. Obiecałem, że to zrobię, powiedziała to też moja żona. To było przy wszystkich radnych. I co się z tego skończyło? Nic. Nikt nie spróbował ustalić faktycznego stanu, tylko państwo słuchają pana burmistrza z 80. lat, który po prostu mówi, że trzeba petenta zniszczyć i zrobić z niego nikogo. Taka jest prawda. Powinien, jeżeli gmina ma informację o tym, że ja się z czymś nie zgadzam, to powinna to pomóc chociaż zweryfikować. Niestety, nie pan posłucha, jeżeli ja teraz wezmę geodetę, niestety akcja poszła. SKO, Wojewódzki Sąd Administracyjny, nie ma już odwrotu od tamtej decyzji, rozumiem? Jedynie odwrotem można podważyć dokument, który został sporządzony w 2011 roku. Może teraz tego geodetę pan za... No. Bo gmina i tak nie może zapłacić za geodetę. Tylko, że jeszcze raz powtarzam. Ale, no nie, ale powtarzam. Wreszcie by pan miał spokój. Odpowiem pani na to zarzut.
Tak, odpowiadam na to pytanie, które sobie zadaję, z tego względu, że już tutaj ja pani pozwoliłem mówić, proszę dać mi je skończyć. Tak, z tym, że jeżeli ja zadaję pytania panu burmistrzowi, czy na przykład dotyczące śmieci, czy wpływ Olszowa ma na wysokość, pan twierdzi, że nie, a w wywiadzie dla Zelkowskiej mówi, że tak, no to w tym momencie mamy rozbieżne, dlatego chcę się dowiedzieć, jaka jest prawda. A prawda pewna jest taka, że się robi szczegółowe szacunki, w których wynika rzeczywiście, ile brać od mieszkańca, żeby pokryć rzeczywiście koszty systemu śmieciowego. To jest przykład. Dużo jest innych rzeczy. Jeżeli ktoś mówi, że kanalizację proszę się podłączyć, a ja wiem, że się nie da, mało tego, pan burmistrz wydał do warunków, nie wydał warunków, odmówił wydania warunków, czyli krótko mówiąc powiedział wprost, tak dla pani na zrozumiałym językiem, nie ma możliwości pani podłączyć do obecnej kanalizacji. Taki jest efekt pisma. I teraz dostaje mieszkaniec pismo, że proszę się jednak to podłączyć. To proszę powiedzieć, jak jest traktowany ten mieszkaniec? Złe. To dlatego odpowiadam, że nie można mylić komuś oczu i mówić, że może się podłączyć, że na pewno się da. Bo tak pan burmistrz obiecał rok temu i od roku nie ma nic, żadnego efektu. W związku z tym, dlatego tak to wygląda. A wracając do mojego podatku, tak, ja chcę tą sprawę załatwić. Tak jak powiedziałem tutaj na zmowę. Tylko niestety od państwa żadnej pomocy nie widzę. Ktoś powinien panu burmistrzowi powiedzieć, panie burmistrzu, to my to załatwimy. Tak, rady z ulicy Wrocławskiej, dobrze, ja pogadam z panem Strockim i powiem, zapytam się, co on oczekuje. Proszę poprawnie zmierzyć mi za państwa pieniądze, zmierzyć mi wszystkie wartości. Ja zapłacę zaległe podatki, ale zapłacę za to, co mam. I to powiedziałem wiele razy na każdym piśmie tu odwoławczym. Pisałem, zapłacę za odpowiednie wysokości zgodnie z zasadem faktycznym, a nie dlatego, że pan burmistrz chce ze mnie ściągnąć ostatnie pieniądze, zawyżone, podwójnie płacę za niektóre powierzchnie, skąd wiem? Dlatego, że mam dwie decyzje o naliczeniu podatku. Ma pani dwie decyzje? Ja mam dwie. Za ten sam obszar mam dwie decyzje. Oddzielnie jakaś tam część i oddzielnie druga część. Tylko posumowanie tej części okazuje się, że są podwójnie płatne. Wielokrotnie informujemy, że jeśli się pan nie zgadza z rejestrem zrobionym przez Wydział Geodezji i Kartografii, to tam należy złożyć swoje obawy i uwagi. Tak złożyłem. My nie jesteśmy stroną, proszę pana. Złożyłem przez pana, bo tak się to robi. Nie przez pana, dlatego że w tym momencie, jeżeli pan podważa rejestry, to każdy z mieszkańców przyjdzie i powie, zmierzcie mi po swoim, bo mi się nie zgadza. Nie ma takiej możliwości. Po to są nadrzędne służby i rejestry, które to publikują i mierzą. Jeśli pan się nie zgadza z nimi, ma pan prawo zaskarżyć decyzję. Już to zrobiłem. Zrobiłem to przez pana, dlatego że było postępowanie administracyjne, pan kontynuował postępowanie i przez pana się składa do Wydziału Geodezji o poprawienie, dlatego że ja to zrobiłem. Pan tego nie zrobił, nie przekazał do geodezji, dlatego że nie, bo pan ma taki charakter, bo wie, nie przeze mnie się składa. Przez pana się składa. Przepraszam bardzo. Wie pan co, jest pan śmieszny w tym, co pan mówi. I nawet pan tutaj ostatnio powiedział na sesji, że musimy przekazać poprzez nas, dlatego że jest taki obowiązek. Pan teraz wymyśla jakieś dyrdy małe. Wie pan co, pan się kompletnie na pewnych rzeczach nie zna. Jeżeli jest postępowanie prowadzone, ja mam uwagi do pewnych decyzji pana i trafić ma to do jakiejś instytucji, to robi się to przez pana. Jeżeli jest ktoś, sam pan miał to parę przypadków, pan płacił też 1000 zł Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, bo był wyrok, że pan nie wykonał pewnych, nie podał pewnych informacji. On to się odwołał, przez pana się odwoła, a nie po prostu oddzielnie poza pana plecami. Tak działa procedura, tylko że niestety w 80-tych latach tak nie działało i pan właśnie to kontynuuje. I ja nie mam racji, SKO nie ma racji, sądy nie mają racji, pan ma rację. Nie będę mówił. Wszystkie te procedury były przez te jednostki przepuszczone. Oczywiście, jeżeli. Oczywiście. Oczywiście, proszę pana, dlatego że jeżeli. Zamykamy.